takiego dziecka nie chcę. Co pan tu dał mi? No to jest pani dziecko. Proszę pani, ono jest piękne i w ogóle zdrowe. Takiego czegoś to ja nie chcę. Proszę mi dać inne, albo ja się wkurzę, naprawdę. Proszę pani, ja nawet nie chcę o takim czymś słuchać. Ono jest piękne, zdrowe, najlepsze pani dziecko na świecie. Ja chciałam dziewczynkę. Nie, pani, proszę pani, co? Co pani? Nie! Co? Nie! Czemu pani ucieka? A ja już nie wracam. Nie, to nie może być prawda. Ona ucieka ze szpitala, wracaj! Pogonię cię! No nie, uciekła mi. Co to za pani jakaś? O Jezu. Pani, to była pani siostra, tak? Właśnie czekaliśmy, aż ona odbierze dziecko. Może pani ją adoptować? Nie mogę zostawić tego dziecka w szpitalu. Dobra, nie ma pani wyboru. Ja stąd idę. Nara! Aha! Czy on zostawił mi właśnie dziecko? Nie! Jego nie... Nienawidzę cię, dziecko. Będziesz hejtowanym dzieckiem. Ręce bolą. 3 godziny sprzątam. Mamo, kiedy będę mógł przestać sprzątać? Cicho bądź, oglądamy film o chomikach. Ja też chcę obejrzeć film o chomikach. Wiadro, naleję skonewki, obleję całą umywalkę. O Jezu, to sprzątanie naprawdę jest ciężkie, no. Mama powiedziała, że jeszcze mam naprawić zmywarkę. O, nie wiem jak to się robi, więc zacznę uderzać. Czy tu powinna być bomba? Czekajcie, kliknę ją. O Jezu, zmywarka się zepsuła, mamo! Co ty narobiłeś? Jesteś głupim dzieckiem, tak jak mówiłam wcześniej. Mamo, przepraszam, przepraszam, już sprzątam dalej, sprzątam. Już od 6 godzin sprzątam, mogę odpocząć? Nie, sprzątaj dalej. Dlaczego mój brat ma fajnie, no? Bo ja nie jestem baconem z podartą koszulką. No racja, w sumie trochę wyglądam jak podarta koszulka. Okej, cały dom już jest wysprzątany, mamo. Dosłownie do kropelki. Już 6 kolejnych godzin sprzątał 12. Nawet nie, ohydnie posprzątałeś. Mamo, ja tak się starałem, już jestem zmęczony. Mogę iść spać w naszym łóżku? Proszę. Ty śpisz w naszym schowku. Co? Nie, za co, mamo? Nie. Czemu w tym ohydnym schowku? Tak, masz tu spać, raz, dwa. Uważaj na karaluchy, bo tam są. A nie, tylko nie karaluchy. Mam słabych rodziców. Mamo, a ja też mogę tablet jak mój brat? Ty nie możesz. O Jezu, dobra, przynajmniej do sklepu. To może jakiegoś batonika zjem albo coś. Mamo, co ty robisz? Wychodź, Elżbietor. A, no dobra, pogram sobie w Brawl Stars tutaj. A ty, synku, zrobisz mi przypał, bo śmierdzisz, jesteś brudny i w ogóle. Więc 3. Nie, mamo, czy ty chcesz mnie wystrzelić? 2, 1. Bum! Mamo! Moje plecy. O Jezu, ile kości. Złamałem głowę. Czy ja złamałem głowę? Nie. Czemu ktoś mi gryzie rękę? Przestań! Nie. Co ty do mnie mówisz? Czy ty mnie... Wow! Czy ja będę wychowany przez szczura? Pierwszą lekcją, którą się na mnie nauczysz, to jak być, jak szczur. No nie, ja nie chcę tego robić. Rób, albo cię zrzucę. No dobra. Dobrze, to teraz cię zrzucam i tak. Co? Skoro umiesz już chodzić jak nie, to teraz chodź, ukradniemy coś z tej restauracji. No dobra, skoro tak szczury robią. Okej, idę tędy. Mój bracie, czy dobrze robię? Tak. Dobra. To teraz. Okej. Dobra. Restauratorka ma laga. Dobra, bierzemy to. I uwaga, jeszcze to. Dobra, mam wszystko, bracie. Tędy szybko. Przez drive-thru. O Jezu, mamy wszystko do jedzenia, szczurze. Ty masz. Po prostu tu są lepsze warunki niż w moim domu. Wyżerka, jesteś kozakiem. Halo, co to jest za szczur? Coś to jest groźne. Uciekaj, dziecko. Nie, spokojnie, to jest mój tata, spokojnie. Odsuń się od tego, dziecko, będę strzelać. Nie, proszę, zostaw mojego szczura, tatę. Nie, tato, nie. Co pan narobił najlepszego, tato? Dziecko, gdzie są twoje rodzice? Biorę cię. Dlaczego? Pan jest najgorszy, naprawdę. Już nie roz tak dostałem. Dobra, idę w dal, wyruszam w dal. O Jezu, mamo, wróciłem, wiesz co się działo dzisiaj? Mnie to nie obchodzi, wiesz, nie musisz mówić. Super, kto pytał? Bracie, wiesz co? Co, pozwolisz mi zagrać na swoim telefonie? Nie, weź się odwróć do mnie. Co, się mam się odwrócić, no dobra. Okej, jeszcze sekundka, dobra, przyczepione. Ej, co ty robisz, halo, ej, co? Kopnij mnie? Nie! Haha, kopiemy go! Przestańcie! Nie. Jak ja mam głupią rodzinę, no! Nie! Przestańcie, nie. Czemu mnie sama rodzina kopie, no? Jaki to ma sens? Co tu się dzieje? Nie! Dobra, znudziło mi się kopanie, idziemy spać! O Jezu, dostałem kopię od mojej rodziny, co to było? Okej, dobra, wchodzę za 3, 2, 1. Okej.
Okej, zbieram tutaj rzeczy. Ej, czy to jest włamywacz? Jakiś włamywacz wszedł nam właśnie do domu? Dobra, bierzemy tamto coś, okej. Ej ty, ona się włamuje do mojego domu. O nie, ona ma broń, dobra. Nie, nie ostrzegam, mamy za to, co mi zrobili, niech ich okradną. Okej, tutaj ukradniemy to. Dobra, ja uciekam, ja ich zostawiam, ja nie pomogę im. Nakleili mi coś na tył i jeszcze mnie kopali, spadam stąd. Dobra, powolutku wchodzę. O, a kto tu śpi? Halo, halo, ręce do góry, raz, dwa, raz, dwa. Aha, co jest złamywa, czemu nasz synek nam o tym nie powiedział? Proszę, nie zabijaj nas. Uważaj na moje paznokcie, nie kajdanuj mnie, o nie. związali nas, halina. O, siema Baconkowa! Właśnie mama mnie wpuściła do szkoły, pierwszy raz mi pozwoliła iść samemu. O, fajnie, Fajrod. Wiesz, że ja dzisiaj dostaję pierwsze robuxy? O, ja też muszę zapytać mojej mamy, czy mi kupi, wiesz, bo ja chodzę w podartych ciuchach. O, i mój piesek nie ma co jeść. Dobra, Fajrod, czekaj chwilę, ja poproszę mamę o robuxy. 3, 2, 1, bang! Wow, ale fajnie wyglądam! Ej, serio fajnie wyglądasz? Ej, fajnie, że ty dostałeś robuxy. Szkoda, że ja tak nie mam. A, ale dalej jesteśmy przyjaciółmi, co nie? No nie wiem, ja mam nowych przyjaciół. Ale ja chciałem pograć z tobą, nie! Baconka, moja jedyna przyjaciółka! Nie! Baconka, czemu dołączyłaś do tych slenderów? Nie! O nie, ona ma fajnych kolegów z robuxami. A jestem biednym dzieckiem bez robuxa. No nie no, podejdę do nich, może mnie za polubią. Hej, mogę z wami potańczyć? Ha, 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 spaduwa! O nie, to są oderzy! O fuj, co oni robią, no! Ach, naprawdę, źle Baconka, że z nimi się zadajesz, a jest ze mną. Ja idę zjeść za moje ostatnie pieniądze jabłko. O Jezu, jestem. Mamo, mogę parę robux, proszę, bo moi koledzy się ze mnie śmieją i w ogóle naśmiewają i jestem smutny, no. No w sumie? Spoko, dziecko, chodź. Mamo, ja nie wierzę, że kupujesz robuxy, serio? Tak, właśnie 10 tysięcy do odwuje. Nie wierzę, serio, co się dzieje? Będę mieć do minusa. Tak, właśnie kupiłam. Mojemu bratu, haha, nie tobie. Co? Nie, nie. Nie. O, mamo, dzięki, wydam kolejne 10 tysięcy robux na nic, haha. Nie, nie, to był prank, super. Proszę, dajcie mi robuxa, chociaż jednego, bo moi koledzy mnie wyśmiewają. O, jakaś bogata pani, dzień dobry, proszę pani, dzień dobry, da pani mi robuxa. Dziecko, właśnie szukamy dziecka do adopcji, może chcesz być z nami? Czy ja będę adoptował? Tak, ja chcę. Okej, bierzemy go, Halina, nie musimy jechać do przedszkola przynajmniej. Co, jeszcze kasę mi dajecie, yo, jakie cudy to się stało tak szybko? Moje życie jest naprawdę bardzo szybkie, yo. Ja, jeszcze szybkie auta, co się dzieje? Dobrze, nasz nowy synku, mamy coś dla ciebie, tutaj jest twoje nowe auto. Co, podpisane w 4 Hero, ja cię kręcę, czy to jest Lambo Babagini? O, a mamo, a mogę jakieś ciuchy nowe? Pewnie. Yo, ale wyglądam kozacko. O, nie gadajcie, czy to też jest dla mnie? Tak, to jest prehistoryczny dinozaur. Zapłaciłem za niego 6 milionów, ale jest dinozaurem prawdziwym. Co? Mam dinozaura. Yo, i jeszcze szczura. Ale kozak, to jest mój tata z przeszłości. O, ale jesteście fajni rodzice. Jakie cuda to się w ogóle trafiło mi? A to jest twój nowy dom. Ja cię kręcę. No to wbijamy na imprę. Pierwszy dzień w domu. O, synku, czekaj! Czemu wy macie mojego synka? To jest moje kochane dziecko! On był porzucony i prosił o robuxy, proszę pani. Ja go kocham, ja mu dawałam wszystko! Prawda, znęcałaś się nade mną! Tylko bądź! Dobra, dacie mi $1 000 000, to was zostawię! Nie dawajcie jej, serio! Dobrze, proszę pani, damy pani, ale oddaje nam pani to dziecko! Synku, i tak mamy dużo pieniędzy, niech weźmie, a będziemy przynajmniej mieli ciebie! O, dzięki, nara! Proszę pani, ma pani mega farta, trafiła pani dwa bliźniaki w jednym jajku niespodziance! Ja chciałam tylko jedno. Ja chcę tylko to dziecko, może pan to drugie wyrzucić albo nie wiem, zjeść? Proszę pani, to są prawdziwe dzieci, proszę się uspokoić. Proszę pana, nie będę się pana słuchać. Ja nie chcę tego drugiego dziecka, jeśli je wezmę, to będzie znienawidzone. Wywróciłam się. Proszę pani, co pani robi? Czy ona uciekła? Idę ją gonić. Proszę pani, o jednym dziecku pani zapomniała. Już pani je daje. O, no nie, o moje nogi. Okej, prawie ją mam. Ale ciężko się wchodzi. A, no jeszcze mi dziecko wypadło, no nie. Jeżeli tak bardzo pan chce, to zaadoptuję już to dziecko. O, super. Tylko, że nie musi pani go adoptować, bo to pani dziecko. Ale będzie znienawidzone. Trawa skoszona, mamo, skończyłem kosić trawę, mógłbym pójść do parku? Czy ty, dziecko, myślisz, że możesz iść do parku? Po tym, jak słabo skosiłeś trawę? Albercik, sprawdź, jak on skosił. Dobrze, mamo. Albercik, no dobrze, zobacz, jest idealnie. Patrz, jak idealnie wykoszona, no. Patrz, tutaj jest nieidealnie, no zobacz na dole. Ale tu jest równo, Albercik, no. Ej, czemu tu postawiłeś jedzenie? Haha, nie skosiłeś jedzenia, mamo.
mamo, wsadź go do więzienia. Chciałem do parku, nie, ja mam bacona na koszulce. Kiedy mi, mamo, kupić nowe rzeczy? Ty chcesz nowe rzeczy? Do więzienia, raz, dwa, za słabo pokoszone. Ej, no, ale ja dobrze pokosiłem, nie. Mamo, a zamówiłaś mi już PS4? PS4, o nie. Sorry, PS5. To PS5? Tak, proszę, synku, czekaj. O, przyszła właśnie wczoraj. A mamo, a ty mi jakieś rzeczy do lekcji kupiłaś? Bo ja też muszę na lekcję pójść. Tak, proszę, ten karton. Nie, tylko nie karton, mamo, przecież to chodzi w 2 FPS-ach, no. A, dobra, przynajmniej mam komputer, tak. Ale pograsz sobie w więzieniu, idź do więzienia. O Jezu, jeszcze do więzienia mama mnie wsadza. Dobra, jedyne twoje jedzenie na ten dzień to kula mięsna, która leżała 10 dni w łazience. Co? Nie. Idę ją łapać, to moje jedyne jedzenie dzisiaj może być. Dobra, thanks, złapana, to nara. Dobra, przynajmniej mam kulę mięsną, którą mogę przerobić ją tym czymś, cyk. Okej, przerabiam i bang, mam donata. O fuj, on smakuje jak mięso. Ej, dzisiaj nasze urodziny. Ej, i dostaniemy prezenty i ciasta. Wow, ile ciast, mamo. My tego nigdy nie zjemy chyba w 2 osoby albo w 4 nawet. Synku, ale to nie jest dla ciebie. To jest dla twojego brata ta część, a ta część jest dla ciebie. To? Ta część stołu jest mojego brata? Czyli to jest dla mnie? O, przynajmniej coś zjem dzisiaj. Dobra, to i tak jest dobrze. Ale prezenty, mamo, zapomniałaś o czymś? A, właśnie, tatuś już czeka przed domem. Co? Tato, siema! Siema, synu. O, i siema, lepszy synu, znaczy tak. Co? Lepszy synu? O nie. Proszę, oto rower różowy dla ciebie, wziąłem w twoim ulubionym kolorze. Ej, no nie! Czemu jest różowy? W sensie, ja lubię różowy, ale... Ale nie, czemu rower? Brat dostał Lamborghini z najnowszego sezonu i salonu. Czemu ja dostałem rower od Lamborghini? Bo tak. Wow, synku, dawaj, pojedź gdzie? Nawet nie ma prawa jazdy, tato. Ale w sumie, szczerze, ten rower jest fajny. Będę mógł jeździć z kolegami, jeżeli sobie znajdę jakichś kolegów. Nie wiem, w sumie... Ej, no nie, rozwaliście mi rower, no. Sorry, synu, dawaj, jedziemy. Dobra. O, super, mamo. Rozwalili mój prezent urodzinowy. No i co, ciesz się z tego, co masz. Pa, i do klasy w biednych ciuchach, bo innych mi mama nie dała. Musiałem wygrzebywać ze świetnika. O Jezu, będę pierwszy w klasie, naprawdę, serio. O, już ta reszta przyszła. Okej, dzieciaki, będziemy teraz pisać test. Wyjmijcie karteczki i lecimy. Dobra, napisane cały, okej. Było nawet proste. O Jezu, ja nie zdam, jak teraz tego nie napiszę. Bracie, możesz na chwilę? Proszę pani, mogę wejść do toalety? Tak, wyjdź na chwilę, możesz wyjść. Bracie, ty też. Dobra, proszę pani, czy mogę też wyjść do toalety? No pewnie. O Jezu, dobra. Co chcesz? Piszemy test teraz. Bracie, chciałbyś wyglądać jak ja w takich ciuchach fajnych? Tak, mi już zimno w tych. To zamienimy się ciuchami, dobra? No spoko. O, damn, jak wyglądam. Ej, bracie, dalej się dziwię, czemu mi to dałeś. O, tak, wyglądam jak PROO Pro. Proszę pani, wróciliśmy, dzień dobry. Rajanek, weź usiądź po prawej, bo wy się zamieniliście miejscami. Co? O co chodzi? Ja tam siedzę. Nie wiem. Pani mnie pomyli z Fireoutem. Dobra, oddajemy karteczki. Okej, proszę, to dla pani. Ja, dostałeś 6, gratuluję. O tak. A co ja dostałem, proszę pani? Fireout, dostałeś 1. Co jest? Czemu pani powiedziała Fireout? Nie wiem, dobra. Dobra, tylko podłączę mój komputer do telewizora, okej. To chwilę się będzie odpalać, bo jest słaby. Dobra, odpalił się i uwaga. Zobacz, mamo, dostałem... 1? Co? Czego dostałem 1? A ja, mamo, dostałem 6. Fireout! Jesteś najgorszym uczniem, jakiego widziałam. Ty jesteś najgorszym synem. Ale ja napisałem dobrze, pani powiedziała 6. Nie, to musi być pomyłka. No, on się podszył pode mnie na 100. Nie gadaj głupot, Fireout. Idziesz do więzienia. O nie, znowu, serio. A, będę siedzieć w więzieniu kolejny. Ale ja 5 dostałem. Oh yeah, dzisiaj rodzinny obiad. Ile żarcia, tato, mamo. O tak, ale posprzątałem w ogóle dzisiaj cały dom, mamo. Jak prosiłaś, jest to czyściutki do kropelki. Fajnie, za to dostajesz coś do jedzenia. O, serio? Tak. Dobra, siadam. Szczurek, dawaj. Co? Dostałem szczura do jedzenia. O fuj, mamo. Nie mogę zjeść chociaż trochę tego jedzenia. Mamo, ja chcę widelec, podasz mi? Już podaję. O, super, jestem znienawidzonym dzieckiem. A zjem go. O fuj, nie mogę tego jeść. Nie mogę. O fuj. Co ty zrobiłeś na mnie? Ozwij mnie, mama. Ej, Rose,
To było nawet śmieszne, ale... Fireout! Masz karę! Nie! Znowu do więzienia! To już jest który raz, dziesiąty. A, rodzice mnie nienawidzą. Ach, czasem myślę, że rodzice nie lubią mnie tak samo jak mojego brata. I to w sumie prawda. Dali mi szczura, oni mi się nadal uzycają. Wiecie co, widzowie? Ja już mam dosyć. Robię ucieczkę z domu. Tan, 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 tan. O! Moje ręce, dobra. To było prostsze niż myślałem. Uciekam z domu, nie będę z takimi rodzicami mieszkał. O, dobra, pójdę coś zjeść, bo mi burczy w brzuchu. Pana, proszę pana, dzień dobry. Czy da mi pani dolara, żebym kupił w pana sklepie za dolara i żeby pan zarobił dolara? To tak nie działa, dziecko. Dobra, a mogę chociaż tego batonika za darmo? Nic ci nie sprzedam. Idź sobie, nie wiem, do koszyka. Dobra, super, to będzie mi dalej burczyć w brzuchu. Ej, halo, halo, oddawaj pieniądze. A, to jest napad pomocy, masz. O nie, on go ukrada, co jest? Dobra, to teraz na mnie czas, uwaga. A, dzięki stary, na mnie. Ej, ty, zatrzymaj się, stój. Dziecko? Wy lepiej idź, bo ci zastrzelę. Wiesz co? Chodź mi lepiej na głowę i uwaga, cyk, a masz. Au, moja głowa. A masz, no. Dobra, pokonany. Proszę pana, proszę wziąć od niego pieniądze. Dziecko, co ty narobiłeś? Dziękuję ci. Idź po wszystkie rzeczy ze sklepu, bierz wszystko, co chcesz. Uuu, dzięki stary. Ło, ty jabłuszko. Ło. No, ja już w końcu. O, dobre chipsy. Jeszcze coś tutaj, pizza. Pizzunia, bardzo dobra. Ale dobre. O, jeszcze loda. O, dobra, dziękuję ci. Synku, weź jeszcze ode mnie 10 dolarów, proszę. Dzięki, jo, pochwalę się rodzicom, stary, dziękuję bardzo. Serio, naprawdę fajnie. Mamo, nie uwierzysz, co się stało w nocy. Mamo, zobacz, ty sprzątałaś przez sen. Mamo, zarobiłem 10 dolarów, bo zabiłem bandytę i teraz mam 10 dolców. Oddawaj to, to nie twoje. Nie, ale to moje, no mamo, nie. Aha, to nie twoje, jestem lepszym dzieckiem. A masz. Zostawcie mnie. Wiecie co, ja już nie wracam do tego domu, ja się stąd wyprowadzam. Nara, i zostawiam sobie 10 dolców, nara. Wracaj tu. Ej, proszę, daj mi grosza, proszę, chłopcze. Nikt mi nie da robuxa. Proszę, daj mi grosza, proszę. O, dzień dobry. Jezu, jaki słodziak, czemu tu jesteś porzucony? Rodzice mnie nie lubią. Aj, musiałem opuścić mój dom. Proszę, daj mi grosza, dacie mi robuxa na jedzenie. Dziecko, my cię zaadoptujemy, jesteśmy rodziną policjantów. Co? Rodzina policjantów? Nie, w serio? Powiedz mi, kto ci ty tutaj tak zostawił? Moi dawni rodzice. To proszę, to nasz czołg, jedziemy do ich domu. Co? Chcecie? Tak, odwet na moich rodzicach. Tu się odwaliło. O, czy mam działko? O, synek, wróciłeś, cześć. Chcesz dzisiaj mieć kolejną karę, bo dzisiaj idziesz na 3 dni do więzienia. Nie, mamo, teraz przesadziliście, uwaga. O Jezu, podpaliłem dom. Rodzice, spadamy! Ej, co ty, oddaj pieniądze za dom! Ej! Będę musiała przez ciebie sprzedać ciuchy Albercika i naprawić dom! Historia środki Marysi Fireouta i Fireouta Juniora środki Marysi. To dzisiaj zobaczycie na tym odcinku. Para papa, dzisiaj wyjdę z kolegami na boisko! Halo, Fireout, zejdź tu na dół, ty mały! Co? U niej mama się wkurzyła szybko. Dzień dobry, mamo, jestem do usług. Czemu to jest nieposprzątane? Ale co, mamo, no posprzątałem wszystko i chcę już z kolegami wyjść. No ten komin! O Jezu, przepraszam, zapomniałem. A, komina posprzątać, oh my god. No mamo, ale co z tego, że zapomniałem, no. Nie, teraz masz zakaz. O, mamo, ale nie, proszę, ja bardzo chciałem, no. Nie. Dobrze tak, bracie. Ej, no czemu ja nie mogę być jak siostry, no. Dobra, sprzątamy kominek, cyk, tutaj kilka razy, tak. Teraz użyć tylko drabiny, cyk, tutaj to i ho, posprzątane. Mamo, posprzątaj komin. A, to fajnie. Fajnie, ale zapomniałeś o kuli mięsnej. Jakiej kuli mięsnej, mamo? Ja nie widzę żadnej kuli mięsnej. Ej, no nie, mamo, wrzuciłeś do basenu kulę mięsną. Wyłów to, albo nigdzie nie wyjdziesz. Dobra. Mam. Halo, co jest? Czemu nie ma góry? Ej, mamo. Zamknęłam go, mamo. O, jak dobrze, córeczko. Dobra, wypuszczam ci, Fireoucie. A, proszę, weź mnie. Halo, wypuść, proszę, proszę. Co jest? Mamo, zamarzłem po tym. Jak zamarłeś, to idź do lodówki, no. Nie, ja wolę jednak pójść pod kominek, którym posprzątałem. O, już jest cieplutko. O, jak dobrze. Ej, no kto to wyłączył? Nie ma. Kostrzyczki, gotowe do kina? Przebieramy się. Raz, dwa. Pewnie. O, ja też mogę iść do kina? Bardzo chciałem, bo ja na piłkę dzisiaj nie poszedłem. Nie idziesz do kina. Ty jesteś zbyt brzydki. A, brzydki? Co? Ale spokojnie, mamo, mam karton na głowie. On nie będą widzieć mojej brzydoty.
I tak wyglądasz brzydko i zawsze będziesz brzydki. O, ale to może dlatego, że jestem adoptowany, co? Ej, no fajnie wyglądam. Dobra, ty nie idziesz i tak wyczyść grilla, raz, dwa. Zawsze się czuję gorszy od innych, dobra. Posprzątam już. Ostry, dobra, posprzątam tutaj. Aj, gorące trochę. Dobra, to odpalamy grilla na maksa. A, podpaliłaś mi, siostra, palę się. Mamo, 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 pomocy, palę się. To dobrze. Pomocy. Ej, kto zamknął drzwi? Pomocy. Ojej, już przestałem się palić. Mały dziedziusiu, my idziemy, papa. Dobra, to ja pójdę do wanny, bo naprawdę to jest tragedia z wami. Wiecie co? Czasem się czuję trochę jak niewolnik. Fajru Junior, ty też tak myślisz? Chociaż zjem sobie bananka, żeby mi się troszeczkę lepiej zrobiło. No nie nawet... A, mogę zejść, no. Halo, halo, halo! Dobry, dzień dobry, halo, tutaj właściciel tego domu. Proszę, odsunąć się od tych... czego pan by chciał? Mieszka tutaj osoba, której mam dać miliony i była synem króla. Wie pan co, mieszka tutaj tylko... Ja, mieszka moja mama i dwie siostry, a co? No bo jeden tutaj chłopiec powinien być, który dostanie od króla czy jego taty. No nie wiem, w sumie nie ma tu nikogo, żadnego chłopca, który dostanie od króla, no. Nie ma tu nikogo adoptowanego? No ja jestem adoptowany, ale zobacz, jestem adoptowany i umiem robić backflipy, dobra dziecko, przyjedę tu jutro jak będzie mama, do widzenia. Do widzenia proszę pana, do widzenia, bye bye. Ach, poglądam sobie telewizję póki mamy nie ma. O, dobra, nie chciałem tego robić, ale dzisiaj trzeba umyć kibelek i lodówkę. Ale lodówka nie jest taka prosta do umycia jak się wam wydaje, co nie? To trzeba tutaj, dobra, tu nic nie ma. A, to jest szczur! Mówiłem! Chodź tu, czekajcie, to jest taki trik, to jest taki trik do sprzątania lodówki. No, proszę, szczurku, proszę. O, dobra, i banan, łap! O, dobra, złapał. I teraz trzeba szybko to zamknąć, okej? Okay? Pozwalam tą lodówkę! A! I sprzątam ją gitarą i tym, ba, dobra, posprzątana. O Jezu, o fuj, co tu się działo, naprawdę? Czy ten szczur mnie ugryzł? A, ja coś czuję! O nie, chyba mam chorobę szczurową, jak cię ugryzie. A, niedobrze się czuję. O nie, mama. O nie, jest 6 rano. O nie, oni przyjeżdżają z kina. O nie, przyjechali. Siema, słodziaku, brat, to znaczy dzieciaku. Posprzątałeś mi strych, czy co? O nie, zapomniałem. Tak, mamo, to ja pójdę teraz posprzątać do... Czemu tego wcześniej nie posprzątałeś, co? Zobacz, twoim siostrę kupiłam lody, a tobie nic. No fajnie, fajnie, mamo, nie opłać mi to. Posprzątać strycha, inaczej mama mi zabierze kompa. Dobra, spróbuję. Dobra, nikogo tu nie ma, dobra. Myślałem, że na strychu jest jakiś potwór, dobra. Weźmiemy sobie tutaj kaski troszeczkę. A, mamo, potwór mnie złapał, mam zawał. Pomocy, nie, co ty robisz? Mama mi kazała upichcić coś, inaczej nie pójdę nigdzie już dzisiaj. Dobra, szybko, cyk, cyk, tutaj siekamy to. Dobra, wyjmujemy z pieca, okej, wpadłem do pieca, pomocy. Chyba jest dobre, nie? Znaczy, no robiłem to bardzo długo, to jest mój przepisowy przepis. Tutaj proszę dla siostry, tutaj dla siostry. Mamo, obiad gotowy. Idę już, nie pośpieszaj. Słuchajcie, to jest mój przysmak kosacki. Mamo, niedobrze mi. Co? Ja przecież to robiłem, to jest mój popisowy przepis. Co ty zrobiłeś siostrą? Trafiasz do kozy, albo nie, dzwonię na policję. Co ty im zrobiłeś? Mamo, przepraszam. A co ja narobiłem? Proszę zabrać moje dziecko, no otruł moje dziewczynki słodkie. Nie, mamo, proszę, tylko nie na policję. O, policja przyszła, trafisz do kicia. Nie, tylko nie to. Mamo, proszę, no. Halo, dzień dobry, czy dostałem właścicielkę tego domu? Tak, czego pan chce, czy to jest policja? Proszę zabrać to dziecko. No właśnie, szukamy młodzieńca, który tutaj jest chłopcem. Czy masz tutaj chłopca? No mamy, proszę go wziąć, to policja? To on dostał spadek. Dobra, weźcie go ode mnie. To ja jestem, zabierzcie mnie stąd. Mogę trafić do kicia, proszę, zakujcie mnie. Dobrze młody, za mną, proszę. Chciałbym tak na 10 lat spoko, ale za 20 to już tak średnio, no bo będę już mieć 30 lat. O co chodzi z tym więzieniem, proszę pana? Pani Czufajrocie, to twoja willa, twoje auto i wszystko. He? Co? Jak moja willa? Jo, ale fajna willa, ma pan fajną willę, naprawdę, tu będę siedzieć w więzieniu, tak? Nie, dostał pan spadek po dziadku, to jest pana. Czekajcie. Czy ja to dostałem? Uuu, to jest przecież wielka willa, ja byłem znęcany się. jestem najlepszy w całym mieście. Nie, ale żartujesz sobie, proszę pana. Ja jestem pana kamerdynierem od dzisiaj. Oh my god, Cindy Lou, nie wierzę w to. Ja mogę jeździć moim Lambor Babygini. Dobra, czekajcie, czy ona się rozpędza do miliona kilometrów? Chyba tak, chyba nawet do 300 tysięcy kilometrów. Oh my god, jestem królem tego miasta. Panie kamerdynierze, pan ochroniarz, dzień dobry.
Czy dałby pan radę mnie podnieść? Proszę i zanieść mnie do łóżka, błagam. O, ale piękne życie, po prostu od takiego, o, dziękuję, naprawdę, to jest niesamowite, to jest chyba sen. Ej, a właśnie, co z moją rodziną? Ej, czy... Tam jest moja siostra! Ej, moja druga siostra! Ej, jeszcze mama gdzieś jest? To jest mój synek, ja go tak kocham! On był najlepszy dla mnie, ja go tu wychowywałem pięknie! Nie mogę panią wpuścić, nie wiem, po kim pani jest! No proszę, to mój kochany braciszek Słodziaczek! Ej, halo, dzień dobry, to ja, witam! O, syneczku, chodź tu, zióbdziam cię, ma, no. Trochę się zmieniliście, wiecie? Wiesz, to syneku, spalili nam dom, mógłbyś nas przymocować? Nie, byłyście dla mnie mega niemiłe, no i ogólnie, nie, po prostu wam nie pozwalam, no. Nie, tak nie może być, już mi wkurzyłeś, wyjmuj się, kieran! Paniczu, co mamy robić? A nie, nie strzelaj moich... Teraz albo dajesz nam dom, albo zginiesz. Nigdy, to mój dom, po dziadku. Stawcie mnie. Oh my god, oh my god. A, tu się pali? Co? Podpaliliście ten dom, przecież chciałyście go przed chwilą. Haha, teraz po tobie, zabijemy cię. Dobra, tędy, okej. Okay. Teczka, szybko, tutaj jest bunkier. O, dobra, o, jest, udało się, one od ognia upadły. O, dobrze, że ja mam maskę, ich, jestem straszakiem. A, pomóż nam. Prędzej do was zwiążę najpierw. Odwróć na! Właśnie, bracie, proszę! Nie, nie odwiążę was, dopóki się nie ogarniecie, no. Zobaczcie, co zrobiliście z moimi kamerdynierami. Dam wam na nowy dom. Pójdę wypłacić z banku, ale się ode mnie odszczepcie. Chciałbym wypłacić pieniądze. Biorę moją kartę oczywiście. Oki, mam tutaj mój worek z pieniędzmi, dobra. Mamo, wypłaciłem pieniądze z banku. Dobra, to jest dla was, okej? Okay? Dla was, połowa dla mnie. Tu jest parę milion... Oddawaj wszystko! No jeszcze mnie oszukujecie, no! Jak tu się dziwicie, że wam nic nie chcę dać, no? Dobra, wiecie co? Weźcie to sobie. Już nie chcę pieniędzy. Pieniądze i tak macie, nie dają szczęścia. Proszę, weźcie sobie. Najlepiej wszystko mi zabierzcie. Dobra, nubku! Karma ich dopadła, naprawdę. Tyle pieniędzy! O tak! Aha, i co? Karma wraca! Haha, i co? Co? Haha! Dziwne, że akurat przyjechali ich policjanci. Dzień dobry, misja wykonana. Wiecie co się stało? Teraz moja siostra i moja mama sprzątają dla mnie. Serio, ale się odwróciły role. W dzisiejszym odcinku byłem wyzywanym dzieckiem, ale potem zemściłem się na tych dwóch rodzicach i oglądajcie końca. No, rodzice mnie wykopali z katy i muszę spać na jakimś... moje plecy, w ogóle jak ja postawiłem ten namiot. To jest jakiś nowy update w Brookhaven. Dostałem tylko piankę do jedzenia, której nie mogę dotknąć, bo ona jest tak daleko, zobaczcie. Ach, cześć rodzice, co tam u was? Tato, nawet mi dzień dobry nie powiesz. Mamo. O Jezu, no. Rynek, siadaj i nie gadaj. Jezus, moi rodzice są okropni, naprawdę. Ach, dobra, skoro i tak mogę usiąść, to spoko. Pieski 3, to mój ulubiony serial, naprawdę, tato, cieszę się. Ku, ty miałeś posprzątać bardziej niż oglądać ten serial. Simonek może sobie normalnie siedzieć, czy co? Simonek to jest ulubione dziecko, a ty jesteś zwykłym nubkiem. Nie, on mnie nazwał nubkiem, co za ham w ogóle, no. Ach, no dobra, w sumie to mogę posprzątać, co nie? Simonek, a ty? Czemu on cię trzyma w ogóle? Ale pyszny bugek, tato. Dobra, nieważne, on zawsze je. Ach, dobra, wszystko jest zmienione na kolor niebieski. Wszystko idealnie posprzątałem, wymyłem. I zobaczcie, kto jest piękny dom w tym momencie. No to jest najpiękniejszy chyba w całym Brookhaven. Dobra, ej, spytam się rodziców. Jaki piękny dom, synku, naprawdę. Co to jest za ohydztwo? Niebieski to mój najgorszy kolor. Pralka czy lodówka? No, jaka pralka czy lodówka? Simonek, co oni mi każą zrobić? Simon! Cofają ci? Tam sobie. Oni mi każą pójść do lodówki. Właśnie tu! Co? Mam wejść do lodówki? Przecież to jest nienormalne, no. Ach, no dobra, wejdę już, Jezu. Najgorsi, zimno, rodzice. No i mnie zamknęli, nie. Simonek! Tylko mi, Fałciku, nie mogę nic zrobić. O Jezu. Zimno mi. Ale przynajmniej mam pizzę, tak. Jednak jest zimna i lodowata cała. Minęły 2 godziny, jestem całym zamrożony. Co, on jest zamrożony? Dobra, idę po niego. Tato, cały jestem niebieski przez ciebie, no. Synku, cicho bądź i teraz marsz dzisiaj do szkoły. O, do szkoły, w końcu tych głupich rodziców nie będę widzieć na oczy. Ach, Simonek, zobacz co oni mi zrobili, cały jestem zamrożony. Fajucik lodzika może? Nie, nigdy lodów, no. O Jezus, okropna rodzina, no. Dzień w szkole, ej Simon, czemu ty masz taki mały plecaczek, a ja mam takie coś na plecach? Ponieważ ja mam takie coś, rodzice mi pozwoli wziąć. Bo ty masz tableta, no tak, a ja nie dostałem oczywiście. Tu jest kamper, ale śliczny, tu mamy ten, ale nowy, super. Och, tatusiu, dzięki, że masz taki fajny kamper, naprawdę.
Ale synku, ty idziesz na piechotę, masz się przebiec. Ktoś dobrze mówi, dobrze ci to zrobi. Co? Simon, a co ty o tym sądzisz? Przecież to jest chamskie. Jeż, no fajocik, ale ja nie mam nic do gadania tutaj. O, no racja, dobra. Simon, kto ja was dogonię? O Jezu, jaki ciężki plecach. Dobra, no i mi oddychali, oddychali mi szybko, no, nie zdążę, nie, no nie, najgorsza, ała, jeszcze ten ciężki plecak, o nie, najgorsza rodzina. Hej, ja nawet ich przeganiam, oni są tacy wolni, no nie, no i mnie wyprzedzili, tak, ale w sumie, no i wygrałem z nimi. Ach, dobra, idę do szkoły, cały zmrożony. Dobra, synku, dotarłeś do szkoły, ale dostałeś piątkę z minusem? Co? On dostał piątkę z minusem? Dobra, raz, dwa, oddawaj pieska, on cię zmienił. Nie, nigdy wam nie oddam Fajrocza Juniora za żadne skarby. Zostawcie mnie. Szybko, nie, oni chcą mi zabrać pieska. Szybko. Dobra, to jest mój ukochany, ja go nie zostawię. Nie, no i czemu tu się nie da przeskoczyć, jakie głupstwo. No i super. No, także zabieram go. Nie, Fajrocie Juniorze, zostawcie go, no, bo zaraz wam przywalę. Ale się wkurzyłem w tym momencie, teraz się tak wkurzyłem, że wyjmę siekierę. Nie, dobra. Przesady, może się zaliłem. Wyjmę coś, czym nie wiem co to jest, ale idę ich pobić. Ja naprawdę nie mogę, nie mogę tak czekać. Wrzucę go do szafy. Nie, proszę. Proszę, nie. Simonek, widziałeś co się stało? Fajut, jutro go odzyskamy. Jutro go odzyskamy, pomożesz mi, naprawdę? Tak, tak. Dobra, okej, okay. Minęło jakieś 3 godziny, już się powoli ściemnia. Rodzice poszli na drzemkę, a ja postanowiłem odebrać mojego pieska, tak. I Simon w ogóle śpi z nimi, co nie? Powiedział, że się boi, żeby... O, zobaczcie, tam jest Simon. Dobra, trzeba uważać, żeby mnie nie usłyszeli. Simon, cześć! Dobrze, że mnie nie słyszą, co nie? Fajut, idź stąd, tu twarz! No, chciałem pogadać z tobą, wiesz, nie możemy ich obudzić. Nie tak głośno! A, dobra, czyli głośniej, tak? Powiedziałeś. Nie, idź stąd, posił. Nie no, dobra, idę stąd, sorry Simon. Dobra, musimy znaleźć miejsce, gdzie jest Fire Road Baby Junior. Tutaj? O, tak, może w sejfie jest, proszę, bądź w sejfie. Tak, jest, był w sejfie. Jest, udało się, dobrze, to bardzo dobrze. Teraz muszę iść tędy. Okej, o nie, rodzice. O, jest, udało się, Baby Juniorku Fajrocie. Och, dobrze, że jesteś Fajrocie Juniorze, dobra. Dobra, cyk, postawimy sobie to, postawimy to. O, idę spać, jeju. Dzisiaj ważny dzień, mój brat ma urodzinki. Przyniosłem mu prezent, tak naprawdę to spakowałem tam po prostu. No co, no trawę, no i jakieś ziemię, żeby miał na uprawę, wiecie. No nie mam pieniążków, bo rodzice mi nie dają kieszonkowego, no i wiecie. O, są tu ludzie, dobra. Na. Wszyscy tańczą, yo. Jaka impreza. Co, pistolecik na kulki, o, zawsze wow, tak. Wow, pistolet na kulki dostał, ej, to pobawimy się razem. Dobra, ja mam fajniejszy prezent. Kajdanki takie zabawkowe? Ja, kajdanki zabawkowe. I? Uwaga. Nie, no nie musiałeś, nowy telefon. Co? Nowy telefon? Dobra, mój będzie najlepszy. Simonek, wiesz co ci przyniosłem? Patrz, zebrałem ziemię i trawę i przyniosłem ci ją do uprawy. Fajne, dzięki. Tato i mamo, słyszeliście co kupiłem mojemu bratu? Co, ty kupiłeś taką ochytstwo? Naprawdę, weź się wstydź za siebie. No Jezu, zawsze mnie hejtują, ja tylko chciałem, nie miałem pieniędzy, tak, na inne rzeczy. Czemu się fajut, liczy się gest. Właśnie, liczy się gest i kupiłem koledze ziemię na urodziny. Wow, nawet tort jest Simonek, to Simonek chyba pierwszy ma gesto, nie? Halo, co wy zaczynacie jeść tak po prostu? No nie, nie jedzcie tego, no nie, no i dla mnie nic nie zostanie, ja też chcę. No nie, wszyscy się rzucili, ja nic nie dostałem. Ej Simon, gdzie my jesteśmy? No to jest fajny taki pokaz talentów. Rodzice ci nie pozwalają, ale chodź ze mną. Pokaz talentów twojej rodziny? Ej, a może coś wygrać? 100 000. 100 tysięcy robuxów. O ja, to będziemy bogaci. Dobra, chodź Simon, idziemy tutaj. Ale ja mogę, czy rodzice mi zabronili? Zabronili, ale chodź ze mną. Dobra. A Simon, co ty będziesz prezentować? Bo ja na pewno będę grę na gitarze, tak. No właśnie, ja się troszkę stresuję, Fajut, i nie wiem zbyt, ale coś wymyślę. Może taniec? Taniec? Przecież to jest świetny pomysł, Fajut, dziękuję. Jest! Dobra, to teraz ja idę na gitarę, to iść pierwszy, dobra? Pierwszy wychodzi Simon, który pokaże nam taniec breakdance, zapraszamy! To ja! Dobra, Simon, wierzę w ciebie. O, ale dęsy! Wow, Simon, dobrze ci idzie! Wow, nawet bije brawa. Och, fajnie poszło. 3 gwiazdki! O, dziękuję, Fajut, 3 gwiazdki dostałem! Jest, super! Dobra, teraz moja kolej. Uwaga. Teraz dobra. Następny wychodzi Fireout z gitarą. Dobra, 3, 2, 1, 0. Ja też grałem na gitarze, a teraz jestem noobkiem i robię robuxy. Yeah. W sumie to było przepiękne, wygrywasz.
prostu wygrywasz. Wygrywam? Masz 100 tysięcy dolarów. Jest, wygrałem, Simon, słyszałeś? Wow! Fajnie, czyli co teraz, co mi kupić? Mamy 100 tysięcy robuxów, yeah! Jesteśmy bogaci! Tak, to nie może być, miał wygrać niebieski. Co to ma być? Przecież to są jego urodziny. Jak ten zielony to dostanie normalnie w domu? Ach, wracam do domu jako milioner, 100 tysięcy robuxów, to ja teraz wydam to na wszystko. Rodzice to wzięli, więc myślę, że mi dadzą za chwilkę. Dobra, mam nadzieję... Nie, nie, co... Rodzice, co wy robicie? Czemu palicie kasę w tym? Co? My musieliśmy zrobić opał, a ty nie powinieneś tego wygrać. Co? Mamo, ty też? No co? Słuchaj się, taty. Nie, no, oni mi palą kasę. Nie, tego już jest za wiele. Oni się nade mną znęcali, więc w tym momencie muszę zrobić zemstę. Tak, to będzie zemsta. Dobra, zedytowałem kajdany Simonka, żeby były tak mocne, że po prostu złapią ich dwóch, więc teraz idę muszę tylko tutaj. Kajdanki, a masz! Dobra, idź tu mama szybko. Co ty robisz, synu? Nieważne. O, mama. Kajdanki, a masz! Dobra. A, i co? Teraz jesteście złapani. Wypuść nas. No właśnie. Nie, za to, co mi robiliście, teraz dostaniecie karę. Tak, chodźcie za mną, teraz lepiej. Raz, dwa, na górę, włazić. To jest jakieś opuszczone miejsce. O Jezu, tu ich zamknę, tak. Za to, że mnie oni zamknęli w lodówce, niszczyli mi po prostu wszystko. Chodźcie, no, chodźcie, teraz co? Teraz się boicie? Mam pistolet na kulki od Simonka, no. Dawajcie, dawajcie. Dobra, teraz tutaj właśnie, proszę. Co, nie bójcie się. Zostaw nasz syn, przepraszamy. Nie, teraz już za późno. No, i tutaj o, dobra, tu zostajecie na jakiś czas. Ale myśleliście, że to wszystko z tej nauczki? Otóż nie, bo... Halo, policja, dzień dobry, proszę zabrać moich rodziców. Dzisiaj znienawidzone dziecko, czyli ja, trafiło do bogatej rodziny. Syn zamknął mnie w schowku. Ej, ja pierwszy raz jadę takim luksusikiem, naprawdę. Panie tato, kiedy dojedziemy na miejsce? No, już chwileczkę dojedziemy, poznasz rodzinkę. Będzie fajnie, polubisz się z bratem. Naprawdę? To dobrze, tak, tato. Tak, tak, chodź, syneczku. A, dobra, i to jest ten domek, tak? Tak, 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 wejdź pierwszy, wchodź, naprawdę? Wchodź, syneczku. O, dobra, tato. Wow, ale piękny dom! Naprawdę, ej, tu się trafiło naprawdę idealnie według mnie. Wow. Kto to jest? A ty, kto ty jesteś, co? A no tak, zapomniałem powiedzieć, to jest twój brat. I twój też brat, jesteście braćmi, możecie się zapoznać w sobie. O, siema, braciak, ale ty cool wyglądasz, fajny masz. Co ty robisz? Co robuxy? Masz robuxy czy nie masz? No kiedyś mi napisali, że mam kliknąć w stronkę za free robuxy, ale mnie oszukali, więc nie mam, no. Słuchaj, jak nie masz robuxów, to śpisz dzisiaj na dworze, tak? Nie możesz wyjść do naszego domu. Chyba nie, wiesz o tym, że ja tutaj jestem tak jak ty. Idziesz i wychodzisz z tego domu. Jak to wychodzę z tego domu? Co ty gadasz? Dobra, weź ty, gościu, lepiej. Ja chcę tylko sprawdzić domek, mogę? Proszę, proszę, no. No nie, nie mam takiej opcji, wychodzisz na dwór. A dlaczego ty jesteś takim hejterem, no? Zobacz szopę. Szopę? Dobra. Wejdź tutaj, no, chodź. Tutaj mam wejść? Dobra, no. Tam, dokładnie. Ej, no co ty robisz? Czemu mnie tu zamknąłeś? Halo? O, zimno jest. Dzisiaj na dworze jest mega zimno. Kurczę, ciekawe, czy ktoś mnie w kozo wypuści. Ja nie wiem, ja tu chyba będę siedzieć przez cały dzień. Myślałem, że to fajna rodzina. Co tu jest, kosiarka? Halo, uratuje mnie ktoś stąd. No bananowe dziecko jesteś, zostaw mnie. Ja, nawet światła tutaj nie masz, bo cię nie Ale stać. Wypuść mnie. Nie wypuszczę cię, jak zabędziesz jakiś robux, to może cię kiedyś wypuszczę. Tylko bobuksy i bobuksy byś chciał, wiesz? Tato, proszę, tato, tato, tato. Co ty robisz? Tato, tutaj, tato, mój kochany tato, chodź tu. O, dobra, wreszcie moja pora na granie, tato. Synku, cześć. Co ty robisz w naszej kanciapie? No ten gościu mnie zamknął, możesz odpalić światło? O, ja mogę. Gościu... No pewnie, syneczku. Tato, no ten gościu, ten mój brat mnie zamknął, no. Jak to? Jak twój brat? Nie. No to taka prawda. On nie ma robuxów, dlatego nie, tak nie, to jest niemożliwe, syneczku, twój brat jest zbyt miły, nie. Mój brat nie jest zbyt miły, właśnie on jest chamski dla mnie. On próbuje od ciebie robuxy ukraść, on kłamie. Nie, no, ale wy nie widzicie, że on jest taki chamski w ogóle? Dobra, on kłamie, ja z nim nie rozmawiam. A, to jest jakieś dziwne, że wy go ignorujecie, że jest taki. Dobra, wiecie co? Nie, dajcie mi kurczek, nie wiem, iść spać. Czyli to jest mój pokój, tato, tak? Tak, syneczku. O, czekaj, uwaga, pierwsza reakcja na pokój. Świetnie, wiem. To jest łazienka. No, jutro, dobranoc. Ale nubowski! No, ale przynajmniej mam umywalkę, nie jak ty. No, zaraz ci ją zabiorę, zdemontuję ci ją. Dobra, weź i co? Dobra, nie bolujesz. Nie jest tak źle, mogę sobie tutaj na przykład pójść spać. Poranek, dziękuję mamusiu za pyszne śniadanko, naprawdę mi smakowało, pierwszy raz. O, tato, właśnie, ty mówiłeś o jakimś zebraniu czy coś? O wspólnych zakupach, syneczku, musimy jechać do sklepu. O właśnie, właśnie, ja tego iPhone'a chcę nowego kupić, dajesz kaskę? iPhone'a? Trzymaj, syneczku, proszę, masz tutaj. Ale fajny tata, on rzuca kaską. Tam jeszcze te chipsy chciałem, nowy.
A mama o coś prosi. A ja bym poprosiła o torebkę. A no tak, Halinka, bo już masz dwa dni tą samą. Dobra, Halinka, to na nową cyklu. A ile ta torebka kosztuje? Można widzieć? Około milion dolarów. Co? Milion dolków? Taka jedna razówka, dobra. Tato, a ile ja mogę dostać? A ile masz? A trzymaj, syneczku, proszę. Wow, dziękuję, tato. Nie, dziękuję. Nie dawajcie mu, on coś oszukał was, że ja niby go zamknąłem w jakiejś szopie. No tak, mniej niż tobie, syneczku. Co ty gadasz w ogóle? Ty gościu, lepiej się nie odzywaj, no. Okej, to ile wy mi daliście? 10 dolków? A czemu on dostał... No ty kup se dwa cukierki. On dostał parę tysięcy, a ja 10 dolków tylko. Dobra, nie dyskutuj, idziemy na zakupy. To jest super, no, jestem najgorszy jak zawsze. Ale przynajmniej w fajnej limuzynce jedziemy. Co młody, a ty wyjdź na chwilkę, okej? Okay? Wyjdź. A czemu? Coś. No nie. Samolot, widzisz? Samolot? Gdzie? No, wyjdź, no zobacz. Gdzie samolot na bruchę? Ruszaj, tata, ruszaj! To, co jest? Ej, ale tato, o mnie zapomniałeś! Halo! Nie, tato, proszę, nie! Co jest? Czemu on... Aha, czyli to była zasadzka znowu, żeby mnie wykiwać i mnie jeszcze upokorzyć, no i super! Ja nie pojadę na zakupy, no... Skoro rodzice mi nie chcą dać kasy, to ja sam zarobię. Przeczytałem w ogóle w ogłoszeniach na LX-ie, że w Brookhaven Bank potrzebują sprzątacza. Może się spytam. Dzień dobry, proszę pana, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym tutaj się zatrudnić, czy może jako sprzątacz, bo widziałem ogłoszenie, no? Tak, można. O, to super bardzo. A ile pan płaci za godzinę? 5 zł na godzinę. 5 zł za godzinę, to ja... O ja, tu w 2 godziny zarobię tyle, co mi tata dał. Dobra, idę sprzątać. Tutaj sobie wysprzątam. Dobra, tutaj, tu. A, dobra, praca zakończona. Dziękuję, proszę pana. Dostałem, wiecie, ile? 60 zł. 6 godzin pracowałem. Trochę się zmęczyłem, ale idę teraz sobie na zakup. Simon 6... To jest rodzina! Siemanko! Tato, cześć! Obok... O, syneczku! Cześć, zostawiliście mnie! Z samochodu! Co? Zostawiliście mnie ostatnio na drodze, czy jesteście dumni? Znaczy w sumie to ten chłopczyk mnie oszukał, co? Chłopczyku? Co? Nie, ja nic nie zrobiłem! Ale w sumie to ja mam wywalone w ciebie, wiesz co? Bo ja sobie kupię teraz ciuchy! A skąd masz na to pieniądze? Wow, jakie ciuchy? Co? No ja z nim pieniądze zdobyłeś? Wiesz co? Z czym zapłacisz? Zobacz, mam spodnie hakera, fajne? Podobają się? Tak, wiesz, nubowskie trochę, ale niby czym się zapłacisz? Zarobiłem w sprzątaczu. Nie wolno zarabiać, tylko taty można brać pieniądze. Tato, słyszysz co on mówi? Ja zarobiłem kaskę. To przecież nie można zarabiać. Można zarabiać. I właśnie to jest lepsze, bo jak coś samemu kupisz, to jest o wiele lepsze niż jakbyś komuś. Dobra, idziesz na piechotę do domu. No ale strój zafitowałem, ale kozacko, no nie? Naprawdę. Ale jak, ale nóżby, jak jesteś. Wyglądam jak super bohater. O ja, oni oglądają dwa psy egze. A, wszyscy i tak w telefonach. Chodź, syneczku, co nie sobie poglądasz, chodź. Nawet nie próbuj usiąść na kanapę. Wiecie co, ja może wyjdę stąd i ja pójdę pozarabiać sobie w banku, bo ja w sumie... O, wezmę sobie limuzynkę, o, dobra. Bo mi się nudzi, ja nie chcę z nimi oglądać, ja ich nie lubię. Dobra, parkuję autko, mam nadzieję, że... nie wiem, czy dobrze zaparkowałem, wywalone w to. O, ciekawe, czy szef jest w pracy. Nie ma go? A, dobra, no to w sumie... Ej, zaraz, nigdy nie brałem tej karty. Zastanawiam, co jest na górze, może wejdę. Wcale nie jest, nie ma tam sejfu, nie? O! Tu jest safe Brookhaven! Nikt się nie skapnie, jak tutaj kliknę wysać. Dobra, uwaga, czy w dobrym miejscu? Trzy! Jest! Trafiłem! O! Dobra, dobra, to ja szybko biorę worki. Dobra, spadam. Czy policja podjechała? Nie, dobra, żadnej policji. Nie, jak oni tak szybko, przez sekundę temu wysadziłem. O nie, dobra, muszę jakoś stąd spadać. Czy ja mam spadać tędy, czy... Dobra, już nie ma sens tędy wyjść. Dobra, wychodzę tajemnym przejściem. Jest, udało się, dobra, spadamy. Nie, no co ja odwaliłem, w sumie to po co ja to robowałem. No dobra, uciekam, szybko. Ile to jest, parę milionów pewnie. I szybko, cyk. O, nikt mnie nie widział? Ile, 3 auta policyjne. Dobra, spadam stąd, do domu, szybko. Minęło parę dni od tego incydentu z bankiem. Chyba będę musiał zwrócić te pieniądze. Ale za taką, wiecie, resztkę sobie kupiłem Lamborghini. Tak, udało się kupić Lamborghini i w ogóle podjeżdżam teraz do domu. Spytam się, o nie, tam jest ten głupi dzieciak. Pójdę do taty i się spytam, co on o tym sądzi. Tato, jesteś tu? Halo, mamo, tato, o, tata. Aha, cześć, nubku. Wiesz co, nie nazywaj mnie tak, proszę, naprawdę. Ale jesteś nubkiem, no bo krzyku w ogóle nie ma. Dobra, cicho bądź, tato, wstawaj. O, cześć, syneczku. Tatusiu, czemu masz w ogóle robuxy na głowie? Tato, zobacz, mam cały worek z robuxami. Czy ty masz 10 milionów? Tak, dokładnie 11-16 milionów. Ej, pożycz trochę. Nie. Syneczku, daj tatusiowi, tatuś ci poczytał przecież. No nie, no, zostawcie mnie. Ja tyle nie mam, syneczku, no pożycz przecież. Ja to idę zwrócić do banku wszystko. Ja wróci do banku, bo ci bogaci. Zwracaj, stracisz to.
Czy wy teraz jesteście dla mnie mili, bo mam pieniądze? Nie, syneczku, a może zostaniesz w domu, ci po 200 czy coś? No! Jakiś... No w sumie to... A, bo mówiłeś, że coś ci zrobił. Dobra, nie, to tego brata zabierzemy. Może oddawaj te pieniądze. Czy wy mi... Co to ma być ciągle? No, syneczku, dajesz pieniądze, czy nie? No nie wiem, czy wam mam... Ja może... Dobra, dam wam pieniądze, jak pójdziecie za mną, dobra? Chodźcie na chwilę. No, droga, chodzimy. Tutaj kawałeczek, tutaj otwórzcie te drzwi, proszę. Dobra, proszę, za mną. Tutaj na dół, proszę zejść, tu. A, tak. No, chodźcie. I teraz tutaj do tego miejsca, tu. A, i tu będą pieniądze? Tak, tam leży miliard pieniędzy, dobra. Cyk, tu nie ma pieniędzy. I zablokowane drzwi. Dobra, wiesz to, pozwiemy cię na policję. Dobra, ja idę teraz oddać tą kasę do banku, a wy tu zostajecie na... Paręnaście lat. Czemu grasz na gitarze, tato? Żebyś miał pójść w synku. Nope. Ja idę stąd. Nara. Dobra, życie milionera było fajne, ale w sumie to muszę to zwrócić, wiecie? Bo... O nie. Dobra, tam policjanci chodzą. Może muszę to jakoś... Aj. Kurczę. Oni tam chodzą. Dobra, przejdę bokiem i nie mnie nie zauważą. Nie widział. Dobra, wchodzę na górę. O nie, potrzebuję karty. Dobra, muszę zejść jeszcze na chwilę. Dobra, szybko zejdę po kartę, nie skapnę się. Co ty tu trzymasz w ręku? Co ty tu robisz? Co ja tutaj robię? Mam kaskę, co nie? Nie ukradzioną wcale z tego banku? Łabo. Jak to łabo? Halo? Ej, no czemu? Ja chciałem to oddać właśnie przed chwilą. Co to jest za sprawiedliwość? Zostajesz złapany za kradzież banku. Jak to złapany? Ej, no nie, ja chciałem zwrócić te pieniążki. Proszę, weźcie sobie, no. Auto to za co kupiłeś? Dobra, zamknijcie mnie. Dlaczego wy macie różowe auto? Ja nie chcę iść do kicia, jestem za młody, mam 10 lat chyba dopiero, no. Spakuj się, masz jeszcze chwilę czasu. Czemu ci policjanci są tacy chamscy, no? Dobra, ja pójdę się tutaj jeszcze do szopy coś sprawdzić, czy oni tam dalej... Oj, tu dalej siedzą. Oj, o nie, policja. Proszę nie patrzeć na to, muszę... Pójdź na stąd! Co? O co tu chodzi? Policja, proszę! To nie tak jak wygląda, no! Mał na zapał, bierzcie go szybko! To nie ja, nie! Wcale nie ja, halo, nie! Dobra, spadam szybko stąd! Nie! Dobra, ten... Dobra, zabierzcie mnie do tego kicia. Richard, ja nie chciałam mieć bliźniaków, dlaczego mamy bliźniaków? Wiesz, czasem się tak dzieje. Ja nie chciałam mieć takich samych dwóch synów, wiesz co? Nie, ja muszę jednego wyrzucić. Nie wiem, co się dzieje, jestem za mały. Co ty robisz? Tak będzie lepiej, synku, tak będzie lepiej. Niestety, ale ktoś inny cię musi adoptować! Mamo! Połamałem sobie kości. Chłopiec, adoptować cię. Kto się tu tak porzucił? Nie, proszę, nie, ja mam rodzinę, nie wiem, nie mam rodziny. A gdzie mieszkasz? Czasem w śmietniku, czasem tam. Synku, oto twój nowy dom, tu będziemy mieszkać przez jakiś czas. Co to jest, tato? Przecież to jest jakiś tam. Netny, co nie? A co to jest za telewizor w ogóle? To nie telewizor, to twój pokój. Co? Jak to mój pokój? Co ty gadasz? Ej, tato, czemu mnie tu zamknąłeś? Tu mało powietrza. Fajnie, synku, tu będzie twój pokój na razie. A tutaj, synku, jest kąpiel. Tutaj, tak? Nie, w kibelku, bo tutaj nie ma wody. Co? W kibelku mam się kąpa. To jest bez sensu, no. Dobra, już się... O Jezu, nie, fuj. Ohydny ten dom jest. Myśleliście, że żeby grać w piłkę trzeba być bogatym, co? Nie, wystarczy mieć wiaderko. I kule mięsną od taty. Gramy, let's go. Odbij, aj, no i wyleciała. Dobra, mam jeszcze piłkę przebitą. Nie, proszę, bronię. Nie, no i przegrałem, no. Takie granie nie jest fajne, dobra. Mam już 12 lat, wszystko jest spoko. Troszeczkę starszy jestem. Telewizor nawet działa, tata, jak ty to odpaliłeś? Myślałem, że on nie działa. Paniczu Fajrołcie, przygrzać wodę? Oczywiście, panie Aubełciku. Taka gorąca woda jest dobra? Tak, i proszę złotem posypać. Kaskę, proszę, dobrze się kąpię, proszę. Tak, oczywiście, tylko na pawo troszeczkę się poproszę. Teraz mydło z najczystszego złota, proszę, mydełkiem. Dobrze, przygotuję panu śniadanie, najlepsze ze złota burgery, proszę, no. Moje ulubione, bąbelki. Tak, bąbelki z najwyższej jakości, proszę. Siał w Robloxie, bo pytałeś Robuxy jakieś? Aubełciku, musisz mi kupić 10 milionów łobukców. 10 milionów to kosztuje miliony złotych, wiesz o tym? Wiem, ale to jest karta mojego taty, płacę. No to zmienia sytuację. Dobrze, doładowujemy 100 milionów robuxów. Proszę, jest pan najbogatszym człowiekiem na Robloxie. Juhu! Arbercik, dobrze, że go tu przywiozłeś. Jaki szczęśliwy jest. Dostaniesz podwyżkę. 100 milionów teraz będziesz zarabiać. Mamusiu, a czym dzisiaj jedziemy? Synku, spójrz w górę lepiej. Mamusiu, czy to jest nasz prywatny helikopter z twojego garażu? Halo,
witamy, jestem pilotem tego samolotu i wsiadajcie! O, spóźniłeś się trochę, gościu, szybciej mogłeś. Ej, tato, ja nie wierzę, że idziemy na loty, przecież to moje marzenie było, wiesz? No, synku, tylko mamy pół gałki na dwie osoby. A, no to i tak spoko, dobra. Ja nie wierzę, po prostu lody! Mamusiu, a wykupimy dzisiaj cały sklep, czy tylko 100 gałek? Synku, no zobaczymy, nie gadaj tyle, bo... O, dobra, wylądowaliśmy w końcu. Richard, odleć tym samolotem do domu. Tato, starczyło ci na gałkę? No proszę pana, $1 to wystarczy na gałkę, co to za jakieś ceny są dziwne, no. O Jezu, mojego tata nie stać na jedną gałkę lodów, no. Może to nie jest aż tak fajne. O, ale tam rodzina... Ej, czekaj się, on wygląda bardzo podobnie do mnie. Tylko idę do toalety na chwilę, dobra? Oczywiście, mamusiu. Oby te toalety były ze złota, Jezu. Ty, mały. Ej, ty duży, czemu wyglądasz tak jak ja? Czemu ty wyglądasz tak jak ja? W ogóle też się zobaczyłem, no. Jedyna różnica między nami to jest to, że ja mam złoto, a ty śmierdzisz. Nie śmierdzę. Ej, no... stary, skoro wyglądamy tak samo, to jest po prostu niesamowite. Czyżbyś był moim bratem bliźniakiem? To jest możliwe w ogóle? A co jeżeli byśmy się zamienili na jeden dzień życiami? Co ty na to? Ej, to jest świetny pomysł, bo mi się już znudziło bycie takim bogatym. Dobra, to przebierzmy się w swoje ciuchy. Dobra, masz moje, o, masz tutaj mój smród, proszę. Wow, ale to są ciuchy, ej, one są tak wygodne. Nigdy nie byłem w czymś takim. A tobie jak się siedzi? Po pierwsze zimno, po drugie śmierdzi. Ty sobie tak chodzisz. Dobra, no tak, ale weź na jeden dzień chociaż, no. Chowaj się szybko na moje miejsce, dawaj. Co jest? Dobra, u mnie weszli. Kupiłem już lody. Ej, czemu ty tak dziwnie śmierdzisz? Wcale nie, mamo. Tak dziwnie mówisz, jakby troszeczkę... Nie, wydaje mi się. Idziemy z tego sklepu. Słabe tu lody, nie ma złotych. Spoko, lecę. Synku, nie stać nas na lody. Chodź do koszyka, bo to jest naprawdę najgorszy sklep świata. Dawaj. Czemu jedziemy koszykiem? To nie ma sensu. No dla zabawy, synku, no. Co jest grane? Mam własnego kamerdynera, czyjcie to. Mam z ziomków. O, moi ziomki z bloków. Siema, ziomek z bloku. Pamiętam cię, graliśmy razem w piłkę. Stary, dałbyś 2 grosze, bo nie mam na bułkę. Jezu, stary, wiesz co ja ci dam? Ja ci dam worki z pieniędzmi. $100,000, proszę. To jest dla ciebie, bo byłeś moim ziomkiem kiedyś, proszę, to jest dla ciebie. Co ty gadasz? Ja dziękuję. Czy ja mam własne piętro? Ja nawet pokoju nie miałem wtedy własnego, ja miałem sejfik jakiś. Własne piętro, własna łazienka. Jo, cię kręcę, to jest kozacko. Ej, a co mam na Robloxie? Sprawdzę sobie. O ja mam nawet komputer, co? Nie wierzę. Ej, Roblox, uwaga, 100 milionów Robuxów. What the... Mogę kupić wszystko. What? Mogę kupić wszystko, totalnie. Paniczu, jak to mnie nie pamiętasz, że jestem twoim kamerderem? Znaczy pamiętam, przepraszam, no. Zapomniało mi się, no. Dobra, dzisiaj w złocie kąpiel, jakiś grill. Co? Złoto i grill? What? Ja nigdy nie słyszałem takich słów. Dobra, ja poproszę wszystko, co jest w ofercie. O ja, jaki luksus. Ale fajowo, nie? O, ale bomberki, Jezu, jaki luksusik, serio. Nigdy takiego nie miałem. Ach, jestem wykąpany w złocie. O nie. Ktoś tu potrzebuje pomocy. O nie, jakiś biedaczek. Halo, przepraszam. Ej, pan 2 złote, nie mam na bułkę. Czekaj, masz tutaj, proszę, iPhone'a chcesz? Proszę, to dla ciebie. Proszę, jeszcze masz tutaj tablet. Co, nie wierzę, serio? Tak, weź jeszcze mój komputer i weź $100,000. Proszę, to dla ciebie. Ja mam tyle, że niepotrzebne mi. Jezu, stary, jesteś najlepszy, chodź tu, przytul się. Chodź, no, proszę, no. Zamieszkaj w najlepszym domu za te pieniądze, naprawdę. Dobra, Roblox, tu kupuję najlepsze rzeczy. Paniczu, proszę, wybierz jakieś auto z karty taty. No, auto z karty taty? Co ty gadasz? What the... Gdzie my jesteśmy? Czy ja mogę kupić każde stąd auto? Szybko, dzień dobry. Mogę się auto stąd wybrać, proszę? Za ile? Nieważne za ile, za miliony. Ej, czekaj. Czołg, biorę czołg. A, to jest już twoje, proszę. Yes, mam czołg, nie wierzę w to. Wsiadaj kamerdyner, jedziemy, możemy strzelać. Rozwałka totalna. Dobra, dzisiaj jest mega ważne spotkanie. Spotykam się z prezydentem miasta Brookhaven. Czekajcie to, to jest najważniejsze w moim życiu. Dobra, biegnę. Dzień dobry, proszę pana. No ogólnie to się troszeczkę stresuje, no. Ale chciałbym, żeby pan wprowadził zoo. Zo, ty chcesz zo? Weź ty w ogóle, idź stąd. Ja chciałbym zapłacić wszystko, co mam. 100 miliardów? Dobra, robię zo. Po pierwsze, tutaj worek kasy z milionem. Proszę, tutaj milion. Karta mojego taty, to ja tutaj zapłacę. Cyk, 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 cyk. O, no.
I to tyle. Dobra, idziemy to budować, zgłaszam robotników. Czaj się to, udało mi się EZO zbudować Brookhaven, coś co moi widzowie prosili. Yes! Ej, nie wierzę, że będzie znowu Brookhaven, serio? Ja. Dobrze panowie, to w tym miejscu chciałbym ZO, czy to jest możliwe? No grunt trochę niestabilny, ale dobra, damy radę. Jest, ja ci kręcę, moje życie jest najlepsze, ja mogę robić dosłownie co chcę. Dobra, oni chyba tam zaczynają budować, widzę. Dobra, zaczynają, ale zanim zbudują, idę na koncert. Uwaga, z okazji otwarcia ZO, chciałbym zaśpiewać koncert, tak. Zapłaciliśmy wam, żebyście tu przyszli, to jest trochę smutne, ale... 3, 2, 1. Otwieramy dzisiaj ZO, ej. I dobrze się czujemy, macie tutaj hajs, złapcie go, bo inaczej się tutaj zjemy, co? No, także to tyle. Słuchajcie, nie wierzę, że to się dzieje, otworzyłem ZO, budowali mi ZO, pan prezydent zrobił dla mnie ZO. Jeszcze raz ZO. Ja cię kręcę, no. To jest moje marzenie było. Witam wszystkich na otwarciu ZO. Dzień dobry. No. Zapraszam, wchodźcie, wchodźcie. ZO jest otworzone. Jej, jej. O, super, Jezu. Chcesz sam zobaczyć w ogóle, jak to ZO wygląda. O, tu jest małpka nawet, zobaczcie. Ło, co jest? Ja, ale kozackie, to jest, nie wierzę, że ZO jest Brookhaven. Dobra, tam mamy dalej, tam mamy pingwiny. Pingu, pingu, pingu. Ej, nie, oh no, oh no, oh no. Czy tu jest wielki dinozaur? O, ja się kręcę, ale to jest wielkie. Nie, 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 nie. Czy tam jest rekin? Jak oni to zrobili? Jak oni go sprowadzili? To jest rekin azjatycki, wskoczę tu. O Jezu, to jest atrapa. Ale fajny, ale nie. Ogólnie to napiszcie, jak się wam podoba ZO, widzowie. Jo, no to aligatory są, ale fajne. Siema aligatory, ale tam nie wchodzę. Dobra, idę przywitać jeszcze innych gości. O, cześć bracie, siemano. Faj, bo co to za brzydkie ZO, po drugie ja chcę wrócić do mojego starego życia. Czemu trzymasz tą siekierę, bez przesady? Bo chcesz mi oddać chyba mój stół i moją rodzinę? Ale mi się tak fajnie żyje jako bogaty, no. Co to za ZO w ogóle, nie oddawaj! Nigdy ci nie oddam mojego życia! Ja chcę ZO! To jest moje życie, dawaj tu! To jest moje od dzisiaj, no dobra, dobra Simonek, stój. Musimy się pogodzić, wiesz? Ja ci oddam twoje życie, ej! A co jeżeli by nasi rodzice byli znowu razem? Ej, no w sumie moja mama rzuciła mojego tatę. Ej, to spróbujmy ich zeswatać. Dobra, będzie idealnie, będą razem od teraz i będziemy braćmi. Ej, a czekaj, czy ten dinozaur nie wygląda ci nieco podejrzanie? Simon, uciekaj! Co jest, czemu on ruszył? Kto go tu wpuścił? Uciekajmy, dobra. Chodźmy zeswatać rodzinę, a to ZO chyba usuniemy stąd, bo to jest... No synku, ja nie wiem, czy chcę iść, wiesz, ona mi i tak nie polubi. To nie martw się, chodź szybko, chodź, dawaj, dawaj. Ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, trochę się stresuję. Musisz, wszystko będzie dobrze, tatuś na pewno cię polubi. O, tato, to tutaj, proszę, proszę, proszę. No, no. Czemu tak śmierdzisz? A czemu tak pachniesz? Nie, u nie. Proszę, tu kwiaty, wydałem wszystkie pieniądze na te kwiaty, proszę, dla ciebie. Wiesz co? Piękne są. Wiesz co, kocham cię, chodź, bądźmy razem. Serio, dobra. Jest. O Jezu, jakie piękne dziecko mi się urodziło. No nie wierzę w to, dziękuję panie lekarzu. Proszę, proszę pani, my tylko je weźmiemy na oddział, żeby je posegregować, tak. O, dobra. Ej, stary, już zrobiłeś to? Już robię, czekaj chwilę. To jest pani dziecko, podoba się? No, takie trochę dziwne. Ona będzie wszystkich bić w szkole. Dobra, ja nie mam pytań, tylko jeszcze wezmę, posegreguję z innymi. Ej, stary, to właściwie co my mieliśmy z nimi zrobić? No nie pamiętam. Czekaj, zapoznajmy ich ze sobą. To będzie śmieszne na pewno. Cześć, nie umiem mówić jeszcze. Gdzie buli? Głupie dziecko. Czy my to powinniśmy robić? Jestem mądry. Gdzie? Pomocy! Ej, stary, łap go jakoś, on jest na X-rayu, szybko! Stary, ja nie wiem jak to tworzyć, O Jezu! Stary, w sumie który to jest, który one się pomieszały? Dobra, ja biorę tego, a ty tego, dobra? Proszę, oto pani synek, już jest wszystko gotowe, możecie iść do domu. O Jezu, no to świetnie. Synku, będziesz największym bully w całej szkole i na świecie. O Jezu, synku, będziesz najmądrzejszym człowiekiem na całym świecie. Dobra, mamy tutaj deski, okej, weźmiemy troszeczkę. Z moich obliczeń wynika, że tutaj powinno być coś takiego dobrego, dobra, tutaj mamy... O, tak, mamy sok, właściwie po to mi potrzebne. Dobra, teraz trzeba to oblać sok. Cyk, bang, mamy laptopa, tableta, którego sam stworzyłem. Jo, synku, co to jest? Powinieneś ukraść tableta, a nie tworzyć. No tato, ja go sam skonstruowałem, wiem ile to 10 × 10 = 20. Już jestem mały i mam jeden roczek. Czemu jesteś mądrzejszy ode mnie? Ej, mama, załatw to jako. No, już, lecę, masz.
masz tego! Ej, no rozwaliłeś mi tableta, no! Dlaczego? A masz! Zostawcie mnie, proszę! Rodzice, ja jestem mądry, no! Dobrze, słuchaj, aby zdobyć pożywienie, musimy iść na polowanie, będziesz mamo, ja nie chcę polowania, bo ja słyszałem, że polowanie jest niebezpieczne, no i to jest bardzo statystycznie niefajne. Ej, czekajcie, a jak wezmę coś stąd, tutaj, to i włożę to do piekarnika, dobra, cyk, jeszcze tutaj troszeczkę tym. Mamo, upiekłem tort, fajny? Proszę, skosztujcie, rodzice, proszę. Nawet dobra! Cyku, to jest przepyszne, ale ty powinieneś być prawdziwym mężczyzną i chodzić na polowanie, a nie robić torty. To jest troszeczkę głupie, rodzice, i statystycznie niefajne. Teraz statystycznie udam się do mojego pokoju. Oj, nie będzie tak łatwo, synku, chodź tu! O nie, on mnie goni, dobra, szybko, tutaj odkurzacz. O nie, on jest za silny na odkurzacz. Dobrze, a więc żeby być silny, musisz skoczyć z tego dachu tam do basenu. Nie, mamo, proszę, tylko nie to, ja nie chcę skakać, no. To jest statystycznie bardzo niebezpieczne, wiesz? O Jezu, przeżyłem, to jest okropne, ci rodzice są najgorsi, o Jezu. Wiecie co? Wkurzyłem się, wciągnę im tą wodę, odkurzaczem, i bęk, wciągnięta woda. Mama się na mnie wkurzy trochę, mamo, zobacz na basen. Gdzie jest basen, gdzie cała woda? O nie. Synku, jesteś gotowy na naukę 100 godzin dziennie? Ile godzin, mamusiu? To, syneczku, a co? Nie będę się nic uczyć, dawać tą lodówkę. Synku, co ty robisz? Przestań nam wyjadać z lodówki. O, mamusiu, ale dobra pizza, moja ulubiona, a zjem wam, nie potrzebę wam to. O, to też wam wszystko rozwalę. Synku, co ty wyrabiasz? Przestań, masz się uczyć. Ryszard, co to jest za dziecko? Synku, jeżeli się nie uspokoisz, wystawię ci jedynkę, rozumiesz? Nie rozumiem, tatusiu, ale przygotowam potrawę, bo ja umiem grilla odpalać. Bezpieczne! Podpalił grilla! Dobra, synku, trafiasz na 100 godzin do pokoju. Co ty zrobiłeś z naszym grillem? Jeśli mnie złapiesz, tatusiu... Wszystko się pali, pomocy! On rozwala nam dom. Dobra, Ryszard, łap go! Halina, on mnie złapał, pomocy! Co, tatusiu, jakaś jedynka? A może do lód... A, nie do lóweczki, juchu! Pomocy! Rzucił mnie, ała! Ta rodzina jest dziwna, oni każą się cały czas uczyć, a tak naprawdę chciałem kogoś pobić, Kolega? Szczur? Masz tutaj! Ja chciałem się, Wiesz co, szczurku, przepraszam, to tak odruchowo, bądźmy kolegami. Dobra. Ryszard, czemu on przyprowadził szczura do domu? Dobra, mam już dosyć tego taty, co nie? Chcę go tutaj zakończyć na chwilę, dobra, wezmę lerko, co nie? Weźmiemy drabinkę, to jest potrzebne do tego super lifehacku. I kulę mięsną, oczywiście, a jakby inaczej, dobra, i stawiacie tutaj to, stawiacie tutaj wiaderko, żeby ono się wylało na niego, co nie, jak to będzie biegł. I teraz, ja obliczyłem, że jak rzuci się pod tym kątem 360 stopni. Rzuciłem, dobra, leci na niego. Leci, dobra. Boing. Co to jest? O, synek, ale mnie wkurzyłeś, czy to twoja piłka? Dostał, ale to dobrze obliczyłem, o tak. O nie, on biegnie, jest, wyrzucił się. Synek, nie no, moje nogi. Dobra, uciekam stąd, ale to obliczyłem mądrze. Pierwszy dzień szkoły dla kukaracza, bardzo się cieszę. Dzięki, mamo, za podwózkę. Dobrze, dobrze, tylko wynieś coś z tej szkoły. Tak, wiem, dostanę same szóstki, wiem, o co chodzi. A kukaracza? No chyba, że komuś w klepie. Nie, żadnego wklepywania, tylko wklepywanie w mózg. Idziemy. Dobra, piszę ten test, czy ja dostanę szóstkę, czy szóstkę z plusem. Dobra, proszę pana, napisałem. 5 sekund, czy ciebie coś nie boli? 5 sekund napisałem, a co? Szóstka plus, jakie kozackie. Jo, dzięki stary, biona pani nauczycielu. Najlepszy jesteś, dobra, a ten co dostanie? Ej, co dostaniesz? Co będzie w pierwszym? Czekaj, daj, napiszę za ciebie. Dobra, tutaj to. Masz, proszę. Jest cały napisany już. O, dostałeś 5, gratuluję. O, dziękuję, ale kujon. Co? Czemu mnie wyzywasz? Przecież ci pomogłem. Ej, czemu mnie złapałeś? Przecież ci pomogłem. A co, Nubeczku, taki mądry byłeś, to traci troszkę główkę odświeżyć. Nie, co jako główkę? Ej, ogarnij się, przecież ci pomogłem, ziomeczek. No nie, pogadaj. Nie. Prysznic. Tylko nie prysznic w kibelku, nie. ty bulerze. Ale mnie teraz wkurzyłeś. Teraz mnie może dogoń, zapraszam. Dobra, obliczyłem, że jest woda, okej. Okay. Cyk, ona się klei. Zlewam ją, cyk, okej. Okay. Chodź tu, proszę. Ta woda jest tak słodka i dodana jest tam 50-100% cukru, bo jak w każdym napoju, że się przykleiłeś. Tak teraz się siedzi, he?
Zaraz ci wklepię, tylko wstanę, poczekaj. Aha, aha, i czekaj, teraz jeszcze może ci pobawię się tobą. Bananka chcesz? No. O, nie, zostaw mnie. Masz bananka, jedz zdrowo, proszę. O, Jezu. Dobra, skonstruowałem machinę czasu, co nie? Czekajcie, tylko... O, okej, okay, bo nie wierzę, że moi rodzice to są ci rodzice. Oni są tacy jesteś dziwni. Dobra, czekajcie. O, okej, okay, jest nastawiony czas, jest wszystko działa. Ona chyba zadziała. Dobra, zaraz się tepnę i zobaczę, czy jestem z tej rodziny. A na pewno. Co ty robisz? Mamo? Hej? Dawaj to coś! Nie, zostaw, tylko nie to, nie moja machina, proszę! Robiłem ją 3 dni, o nie pozwolę na to! A dawaj, bachorze! Nie, no nie, mamo! Rozwaliłaś moją najlepszą machinę czasu, no. Teraz cię już bardziej nienawidzę. Jezu, no nie, no mam dość czytania tej głupiej książki. Pójdę do nerdzika, przecież on ma lepszą rodzinę, na pewno coś mi pomoże. Jezu, mamo, mówiłem ci, żeby nie rozwalać auta. William, bo napraw go, proszę. Dobra, naprawię go, tutaj cyk, cyk, cyk. O Jezu, to chwilę potrwa, ale głupia ta rodzina. Ej, ale mam znowu machinę czasu, znowu ją skonstruktowałem. O nie, Bully. A, no nie, ty też przyjdziesz to rozwalić mi machinę, co? Wiesz co, no stary, nie, przyszedłem tutaj, bo no, to nie moja jest rodzina. No wiem, właśnie ja też mam jakąś dziwną rodzinę. Chodź, tepniemy się w czasie, zobaczymy, czy to nasze rodziny, dobra? Dobra. 3, 2. Ej, Simon, zobacz. Przyszło, oni dają złe dzieci, przecież to jest ty, jesteś ty. A to jest moja mama. Ej, to podmienili nas. I tak naprawdę to nie są nasi rodzice. Ej, a oni nas, mamusiu. Nie, stój. Nagniesz czas o przestrzeń, jak pójdziesz tam. Po prostu pójdźmy się zamienić w prawdziwym życiu, dobra? Żymy tutaj, to jest Simon, to jestem ja. Dobra, to ja przełożę go tutaj. A Simona przełożę tutaj. Jest, dobra, będzie dobrze, w końcu. O, dobra, teleportuję się, uwaga. 3, 2. Boom! O tak, trafiłem z powrotem do normalnej rodziny, taką, którą kocham. Dziękuję, jak dobrze, że mamy cię w rodzinie. Kocham moją rodzinę, jest najlepsza. Halo, policja, halo. Proszę się zatrzymać, wychodzić z domu z opuszczonymi rękoma. Ale dlaczego, mamusiu, co się stało? To chyba przez to, że spaliliśmy dom. Raz, dwa, łapy w górę, zaklinam was, szybko. Dobra, teraz do radiowozu, raz, dwa, włazicie. Wszystko moja wina, przepraszam, ja nie chcę. Kto to mnie zasłonił? Halo? Przepraszam? Halo, Fajrut, uwolnij nas, proszę. Jezu, czemu wy do więzienia trafiliście, no? Dobra, użyję mojego wielkiego mózgu, żeby ich uratować. Jezu, wszystko zawsze ja robię. Dobra, przejdę tędy, jestem bardzo mały i nikt mnie zobaczy. O, jestem, dobra, udało się. Okej, okay. I teraz... O, siemano! Proszę, wypuść na ten stary mi się. Dobra, dobra, spokojnie, patrzcie, przebierzcie się za to, co ja. Dobra, wszyscy przebrani za kolor ściany, zobaczcie. Okej, okay. I teraz idziecie tędy, za mną, to jest 300 kill, zobaczcie. Okej, okay. Nawet nas... nawet nas nie zobaczy, no. Dobra, także nie ma za co. Poznałem najgorsze uczucie, bo byłem niechcianym dzieckiem w Roblox. Dodajcie do końca. Pepe, co rodzina oglądamy? Może ktoś to włączy? Gdzie ty idziesz do telewizora? Sprzątaj! Co? Chyba no, ty sprzątaj. Ty nie możesz oglądać telewizji. Co ty gadasz do mnie, jesteś że ja nie mogę... Jesteś za malutki, idziesz sprzątać. Simonek, weź jej coś powiedz. Simonek. Tato, chodź tu. Czemu ona ci tak nazywa? Nie wiem to właśnie, co tato? Ona nie chce sprzątać, kiedy jej każe. Ja nie jestem ona, jestem... Słuchaj się, Angeliki, co ty sobie myślisz? Ona ma na imię Angelika? Simonek, co oni mi każą? Czemu ta rodzina jest taka zła kolejna? Nie wiem, jest dobra, jest sobie oglądam telewizję. Czemu ja mam sprzątać akurat? Ja chciałem poglądać Koty 2. O nie, oh no, ja muszę zawsze sprzątać. Dobra, w sumie to... Ej, to umyję jej mopem burgera. Ten mop był na podłodze. O nie, tata, dobra. Tato, może burgery podam? Podać burgery tato? O, właśnie, tak, tak. Ja to zrobię. Już proszę, tutaj podaję pierwszej mojej siostrzyce najlepszej, tak, proszę. O, dziękuję. Zjedz sobie, no. Jak smakuje? Fryteczek, okej. A teraz burgerka spróbuj. Teraz co ty mi podałeś, dziaku? Nic, nara. Idzie za mną. Ej, dobra, nie, ona jest zła jakaś, dobra, ukryję się tutaj na chwilę. O. O, wyjechała, dobra. Ale ją strolowałem mocno. Gdzie jesteś? Mamo! Chor gdzieś uciekł, wiesz o tym? Jestem, mamo. O, jest, nie dobra. Słuchaj się jej, ona kłamie. Ej, czemu dobra, zapałaś ja siostro? Zajmę, Alu, dobra, chodź. Tato, a czemu wszyscy dostali burgery? A kiedy ja dostanę burgera, tato? Oj, synku, bo wszyscy dostali. Ty nic nie dostaniesz. Ty masz jeść tą kanapkę ze szczurem, bo wszystko Angelika mi powiedziała, co zrobiłeś. Angelika mówi, skarży nubek. Szysiona, zjem już kanapkę. O fuj, ale ohydna. Czemu ja muszę... Dobra, już jem, tato, przepraszam. No dalej, ale... jedz! O ty, czemu się zamienił? A, dobra, zjem już. No cię wrzucę do tej mikrofalówki. Aj, Angelika. Chodź z kolegami w piłkę na gałę.
Nie, nie mam mowy, nie mam mowy za to, co zrobiłeś. Ale ja nie zrobiłem nic złego, no. Nie, jeszcze zaraz dostajesz karę na wychodzenie z domu i na komputer. Kto chce bufet? Ale za co? Ja chcę bufet, siostrzyczko. Za ciebie nie ma już. O, najgorsza rodzina świata. Co? Jeszcze mnie wyzywają? Właśnie przygotowywałem bombę na Angelikę, ale taką fejkową. A, okej, dobra, to ja ci przyniosę tutaj burgerka, masz zjedz. Dzięki, Simon! O kurcze! Ale mam dobrego brata, ale Angeliki nienawidzę dalej. Simonek, mam plan, żeby zrobić pranka na Angelice, bo ona mnie wyzywa i w ogóle. Robisz to? No, no. Sasz, tam jest, o nie, ona tam siedzi. Idziemy na nią i ja rzucę bombę. Co ja słyszałam? Co jest, weszła tu, co na siekierą? Mamo, tato, ona ma siekierę z garażu. Mamo, czemu nikt mnie nie słyszy? O nie, o nie, dobra, ukryję się w sejfie. Dobra, szybko, dobra. O nie, ona tam jest, dobra, szybko w szafę. Do szafy, dobra. Jest, nie widzi mnie. Znowu jej uciekłem. Dobra, to co, idziemy do tego kina? Tak, już się przebieram, czekaj chwilkę. Co? Czekaj, przebiorę się już, przepraszam, że się nie przebrałem, jeszcze rodzice, już się przebieram. Taki garniturek, o, ale będzie fajnie w tym kinie, naprawdę, no, ja się już nie mogę doczekać, ale no. Ale ty nie idziesz do kina z nami. Co? No, mamo, nie tato! Jedziesz, nie, no, może weźmy go. No właśnie, tatuś najlepszy, Nubek, Angelika, Nubek. Co ja zrobiłem? On był bardzo niegrzeczny, uciekał przede mną. Nie, weźmiemy go. Nie chciał sprzątać, nie, no właśnie, weź się. Czy idziemy? Simon, czekawał cię, jeszcze Simona wzięli. Musisz zostać. Nie. What? Nie. Nie, Fajerowcik musi zostać. Bo nie posiedzę. Tylko ich idę pośledzić, wiecie? U mnie tak wkurzyła ta Andrzej. O, idzie tam Simon. Nawet garnituru nie założył. Dobra, idę ich pośledzić, wiecie? Ja nie będę się dawać. Naprawdę. Ta rodzina jest zbyt dziwna. Oni nam limuzynę mają? Ej, to jest mega bogata rodzina. Dobra, idę tam. O, tylko się nie wywalić. Ła, nogę chyba złamałem. Nie, no dobra, nie. Tylko zwichnąłem. Dobra, idę tędy. Oni gdzie idą? Ej, Simonek! Sejbobek! Tak, proszę mój bilecik. O nie, on wchodzi, nie słyszy mnie. Dobra, ujo, oni idą chyba na najlepszy film roku. Bobuksy. Zobaczcie, bobuksy, serio! Give bobuksy. Dajcie bobuksy, tak się... Dobra, nie zobaczą mnie, tylko... Ja, na czym oni są? O nie, FBI tam coś robi. O nie, dobra, ktoś tutaj jest jeszcze, oprócz nich. O, Simon śpi, dobra, Angelika śpi. To ja sobie tutaj stanę. Ej, albo im streluję film. Patronuję, na, zmienię dźwięki. O, ale krzyki teraz tam są przeze mnie. Ej, co to jest? Tato! Wchodzimy za ciebie. O nie, o nie. Co ty tu robisz? Nic, nara. To taki fajny film był. Simonek! Dobra, Simonek, za to, że nam zniszczyłeś kopię filmu i zaprosiłeś tutaj swojego brata, idziemy ciebie gdzieś wywieźć. Jak wywieźć mnie? Co jest, Simonka? Nie, Simonek, czekaj! Czemu oni się słuchają tej Angeliki? Dobra, nie, wchudzili mnie. Czekajcie, muszę ogarnąć skądś rower. Rower. Idziemy, wow, ale speed to jest! Ej, ona nie jest taka wolna, jak myślałem. Ej, dobra, widzę ich. Co tu się dzieje? No dobra, nie, Simonek, chodź za mną. Czemu ta rodzina jest taka dziwna? Nie tu. Tutaj, skakujesz tu. I dlaczego on tu co jest? Nie mogę tego zrobić. Nie! Dobra, kopiemy! Wrzucili go do grobu! Nie, co się tam dzieje? Zakopują Simonka, o nie, dobra, muszę go jakoś wykopać, szybko. Co tam się dzieje? Ta rodzina jest mega dziwna. O nie, ukryję się bardziej. Ej, czy tam coś chodzi? Nic nie chodzi. Wiecie co? Chyba trzeba się zbierać, idziemy. Dobra, spadł. No nie, Simona zakopali w jakimś grobie. Dobra, idę go odkopać jakoś, czekajcie, z rękoma spróbuję. O! Simon! Nie! Simon, nie! Czy ty żyjesz? Sejbobku, halo? Sejbobku, dobra, biorę cię, chodź! O Jezu! O, żyjesz, dobrze, ale to dobrze! Był upadek. No, naprawdę! Czekaj, chodź, musisz nie wyskoczymy stąd! Oh no! Dobra, czekaj, musimy podsadzić jakoś czy coś. Jedwaj. Wyleciałeś? Jest! O, nie, jeszcze raz! Dobra, Simonek, jest! Wyszliśmy! Jezu. Udało się! Jezu, co to było? Naprawdę, Simon, teraz musimy zaprzestać temu, bo oni to zrobią ze mną jeszcze. O nie. Bra, wiesz co? Mam plan, musisz mi w tym pomóc, Sajbobek. Simon, jesteś gotowy na wjazd? Tak, lecimy! Gotowy. Ty podpalasz dom? Ja gram na gitarze. Oni się nie skapną. Więc podpal im dom po prostu. Wiesz, jak to zrobić, go ogarniasz. Pewnie! Siema, rodzina! Siema, no! Patrzcie na mnie, O! Wow, Simon! Dobrze, uciekaj, Simon! Simon, spadamy, dobra! Czekaj, jednak im otworzę, Cyk, dobra, szybko uciekaj!
Nie, co otwarte, dobra. Spadamy, spadamy, nie, Simon, spadamy. Nie, Simon, jaki ty jesteś powolny, Sajbobku. O nie, zabrali go, biorą. Wsiadaj do tego, do tej fury, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, już wsiadaj, uciekamy im, jakim cudem ty uciekłeś, dobrze. Co oni, nie, myślałem, że lecą za nami helikopterem. Już się zdziwiłem, naprawdę, to było dziwne. A to chyba nie oni, nie? Simonek, teraz pójdźmy na swoje, wiesz, ja nam postawię domek, wiesz, ten, taki. Mi się podoba! Ej, czekaj, on będzie gigantyczny, serio. Dobra. Nie, ten tam jest taki ładny jak moja minka. No, co? Simonek, ale co to jedzie? Dobra, bierzemy ich first. Ołaj. Kurde. Co wy nam zrobiliście? Czy wy jesteście normalną rodzinką, czy jakąś nienormalną? A, pomocy. Gdzie wy nas zabieracie, no? Czemu ona kieruje? Czemu Angelika? Czemu wy się wszystko dla niej zgadzacie? Nie, Angelika. Nie, no nie. Simonek, co się stało? Nagle przywiązali nas tu. A, wypuszczajcie nas. Co jest? Ej, czuję się jak w filmach jakiś. A, ale nie, to w sumie niedobrze. Pomocy. A, czekaj. Witajcie. Kto to nie jest? Przebieracie się? Robicie makijaż i się przebieracie i idziecie na top model. Na co? Co? Na top model? Tak, tak, tutaj macie makijażystkę, ona wam wszystko... Nie, no makijażystka nagle zmieniła cały ubiór. Simonek, chodź tu. Ja nie chcę dobrze. Ja też nie chcę. Wiesz co, Simon, ja mam pomysł. Ty? Dwa. Ja! A masz, a masz! Włosy ci wydzieram! Hehe! Jestem dzieckiem, mogę to robić! Haha! Nara, nara! Wybiegaj stąd, albo ci właśnie pociągnę włosy! Uciekaj! Uciekamy, Simon! Jest! Udało się! Uciekaj przed nią, uciekaj lepiej! Dobra, musimy iść na policję teraz! Zgłosimy was wszystkich! Biegnij, pani makijażysko! Idziemy ich zgłosić! Zawsze dobre zakończenie! Nie! Co ty zrobiłeś? Przecież nie powinnam siedzieć! Nie oddamy ci kluczy, nie ma co, nie ma nawet pytać! Ja sam wyjdę i tak! Nigdy? Nigdy? Dobra, to pa! Nie, nie, nie wychodzisz stąd, nie, nie! To miało być dobre zakończenie! Spadaj, nie, czekaj, zdopię ją! Nie, no i uciekła krata. Gdzie ona zwiała? Już jej nie ma? Co jest? Wracaj, Monek, to musimy chyba w następnym odcinku ją znaleźć, wiesz? Nie. Aj, dobra, nie wiem, gdzie ona poszła. Dzisiaj niechciane dziecko zostało TikTokerem najsławniejszej klasy! Nigdy cię nie lubiłem, synku. I ja teraz się siebie pozbędę. Nie, to nie, proszę, nie, ja nic nie zrobiłem przecież, halo! Raz, dwa! Nie umiem pływać! No to mam 6 lat. Super, zostałem bez rodziny. Ach, ledwo co umiem mówić, mój piesek tonie. Pajrusi juniorze, nie toń. Co jest? Kto to przyszedł? Zobacz, mamy orangutan tu leży. Weźmy go, przygarnijmy. Dobra, bierz go na plecy. Co? Kto to jest? To będzie nasz nowy orangutyfy 4 i Roach. Co? Ja takiego nazwy nie mam, halo. Syneczku, to nasza nowa luksusowa willa, zauważ. Co? Co to ma być? Przecież to nie jest willa, tato! W sumie to nie jest tak źle. No, synku, zobacz, jemy sobie na przykład śmieci na obiad tutaj. Ej, no nie, nie gadaj! Ta lodówka nawet nie działa, tato! To jest ukryte przejście? Dobra, nie mam pytań. O! Chociaż szczoteczkę mamy, to dbamy o higienę, tak? No nie! Tak, dbamy, dlatego mamy każdy jedną szczoteczkę! O, co? Czy wy wszyscy myliście tym zęby? Tylko mamy dla ciebie naprawdę świetną niespodziankę. Z tyłu domu jest basen. Co? Basen? Ja myślałem, tak, że ten dom jest taki biedny. Ło, będę mógł zapraszać kolegów i w ogóle. Mamo, gdzie tu jest basen? Nie. Czy o to chodziło? Synku, pluskaj się, to jest bardzo dobra rzecz. No ja nie wiem, czemu w ogóle ten parasol jest zniszczony? No nie. Kupiliśmy się za nasze wszystkie pieniądze. Jedyny telefon, jaki nas było stać, nie jest najnowszy, ale mało będzie ci potrzebne. Rodzice, Jezu, dziękuję. Samsung Young, ale i tak, to rodzice, przecież to kosztuje 10 zł aż. Jezu, dziękuję ci, mamo, wydaliście wszystkie pieniądze. Czemu ty trzyma odkurzacz w ręku? Synku, to jest odkurzacz i on nam się zepsuł, no. A, dobra, to wyrzućcie go po prostu na śmieci, wiecie? Śmieci, ja nie chcę, ja nie chcę. A, czemu on ożył, mamo? A, bijmy go. Uciekajcie. A, czemu ten, co jest z tym odkurzaczem? Uciekam. A, autodestrukcja za 3, 2. A, rodzice, uciekaj, a, co jest? Czemu odkurzacz za 2 złote kupiliście, O nie, nasz dom się pali. Mamo. Spalił nam się dom. Linka, spokojnie, kupimy nowy, kiedyś zarobimy. O Jezu, rodzice. Dobra, mam pomysł. Nagram to na TikToka, może ktoś nam pomoże. Halo, dzień dobry, TikTok. Dobra, włączam. Halo, dzień dobry, właśnie spalił nam się dom. Zobaczcie to na TikToku. Jest mega straszne, moja rodzina przez ten głupi odkurzacz zniszczyła swój dom. Chcę zostawić serce i nam pomóc, jeżeli chcecie. Będziemy wdzięczni. Synku, dlaczego to nagrywasz? Nie jest śmieszne, to jest smutne. Znaczy, to nie miało być śmieszne, mieli nam... A, dobra, po co ja to nagrywałem? Jestem noobkiem. Dajcie złotówkę, prosimy! Zbieramy na odbudowę domu. Mamo, przysięgam ci, że uzbieramy. O,
O, pierwsza osoba. Dzień dobry. Witam. Czy to ty jesteś tym dzieckiem, któremu spalili dom z TikToka? Co? Jak to? Czekaj. Masz 100 tysięcy lajków, przecież to wszyscy widzieli. Co? Czekaj, sprawdzę. Mamo, rzeczywiście, mam 100 tysięcy lajków. Co jest? Wszyscy... Co to znaczy? Wszyscy pytają się, jak nam pomóc. Oja. Czy ty my jesteśmy... Słabi? 10 dolarów, proszę. Dziękuję, mamo, jesteśmy bogaci. Mamo, idziemy zjeść obiad w końcu od tylu dni. Chodź szybko do restauracji. Szybko, dawaj, jedź. Jest, udało się. Nie wierzę, że mamy kolejne miliony lajków, no. Co robimy z tego? Mamo, podjechało coś. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Dostał pan wynagrodzenie od TikToka 100 tysięcy dolarów za to, że nagrał pan taki dobry. Co? 100 tysięcy dolarów? Nie! Dostałem worek kasy, mamo! Kupimy sobie nowy dom! Nowy dom, i wszystko się zmieni w końcu. W końcu będziemy bogatszą rodziną od TikToka. A mogę pana nagrać? Pewnie, stary, chodź, staję. Dobra, mamo, nagrywaj. 3, 4, dance dwójka. Wow, dobra, dziękuję panu za TikToka. Piona. O, mamo, ile lajków już mamy? Dobra, sprawdzę, czekaj. O, już 1000, jak to szybko leci. 3000, 100 tysięcy już lajków. Co jest? Dobra. O, na razie musimy przerwę sobie zrobić. Idziemy kupić nowy dom, mamo. Synku, jesteśmy z ciebie dumni. No, tato, mamy największą willę, jaka była do kupienia. Znaczy, nie no, jeszcze są większe, ale jeszcze nie mamy aż tyle pieniędzy. Jo, zobacz to, my kupiliśmy to. Ej, a jakieś lepsze ciuchy może? O, z fajrod.pl może kupimy, rodzice. No, proszę. No, dokładnie, zmienimy do sklepu szybko. Jest, dobra. Bang, wracamy z fajrod.pl. Jo, mamo, jak to wyglądasz kozacko. Jo, no. Gucci nawet masz. A tata? Jak ty powie tata, no dobra. Ja, chodźmy do środka. Mamy najlepszą willę. Dobra, ja nagrałem kolejnego TikToka. No widzowie, ogólnie jesteśmy najbogatsi w tym momencie na Brookhaveny. Zawsze dziękuję wam wszystkim, bo to dzięki wam wszystko się stało. Piąteczka dla was. Yo, mamy już miliony obserwujących. Rodzinka.pl. Uwaga, wchodzicie sobie tutaj. Cyk, cyk. I macie ukryte miejsce pod tym czymś. Możecie trollować swoją mamę na przykład. Skacząć tutaj i jej wyskakiwać, co nie? Fajne, nie? Ja zobaczyłem nowy trend, avocados from Mexico. Jest, muszę to nagrać, szybko. Mamo, idę nagrywać TikToki. Dobra, mam tego trenda, co nie? Mam nadzieję, że to się wybije. O nie, co ja zrobię dla wyświetlenia TikToku? Dobra, idę. Dobra, trzeba przejść bokiem. Okej, dobra, cyk. I teraz trzeba wejść tutaj. TikToka, dobra. O, ktoś idzie po jedzenie, dobra, nagrywam. O, wziąłbym coś do jedzonka. A co to, awokado? Uwielbiam awokado. Ej, ty, ja mówię. Czemu to awokado mówi? Halo! Avocados from Mexico! To awokado żyje! Pomocy! Pozbyć się awokado! Proszę pana, to był żart, to był TikTok! Ten TikTok się nie opłacał, to no... Dostałem się kierą. Dostałem się kierą, no i... ale sprawdzę, ile lajków jest. Avocados from Mexico! Dobra? Co? Milion lajków? A to milion lajków, czaiś to? Czy my będziemy teraz miliarderami? Dobra, kolejny TikTok, widzowie, to wystarczy, że tak. Dawaj, chłopczyku, złap mnie na koszyk, tak jak umawialiśmy się. Teraz wasz kolega musi was puścić. Wow! I właśnie w ten sposób możecie latać na naszym świecie. Wiem, to jest mega fajne. Ej, co jest? Ej, halo, ja lecę za wysoko. Halo, nie umiem pływać. Pamiętajcie, aby to robić w kasku. O Jezu, na pewno chcesz robić tego TikToka, mordo? Tak, damy radę, ziomek. Dobra, stary, to lecimy. Uwaga, łapię cię na ten koszyk i gotowy, ale nie masz kasku nawet. Dam radę, dawaj, nagrywaj to. Okej, a więc uwaga, widzowie. Tak się robi rzut kolego. Nie, on spadł. Nie, halo, nie. O nie! Ja też się potknąłem! Okej, widzowie, to mój pierwszy dzień w szkole, no i czuję się troszeczkę smutny, bo boję się, jak koledzy na mnie zareagują, no. Dobra. Witam wszystkich, dzień dobry, mój pierwszy dzień w szkole! Fajru, tutaj na TikToka! Mogę autograf, mogę zdjęcie? Tak, spoko, chodźcie, robimy zdjęcie. Cyk. O, zobaczcie, spotkałem moich fanów w szkole. Jo, co jest? Ale kozak! Wow, nawet mnie nosisz na plecach, dzięki, stary! No spoko, dla siebie królu wszystko, gdzie idziemy? Na stołówkę! Siema, mam ogólnie mojego własnego kolegę. Zobaczcie, ale pyszna kolka, o Jezu. Wszystko jako TikToker wydaje się lepsze, wiecie? Fajnie. Teraz wychodzę dumnym krokiem. Jak super, dzień dobry. Czy to ten TikTokerek? Tak, chcecie zdjęcie? Spoko.
Aha! Ja ci skejtowałem! Au! Czemu mi przywaliliście? A! Nubek, nubek! Au, au! Nie bijcie mnie, proszę, no! Au! Au! Nie wpychajcie mnie do szafki, koledzy! Pomóż mi, Kubusiu! O nie! Teraz swoje TikToki będziesz nagrywać w szafce! Zostawcie go, on nic wam nie zrobi, powinniście być dla niego mili, wiecie? W sumie to masz... Nie masz racji! Ama! Dostał jego fan, odfollowuj go. Mam pieniądze, mam normalnie w sławę, ale moi rodzice odeszli. Nie mogę. O, byli dla mnie najważniejsi, byli się rodzice, wiecie. Już mam 30 lat, muszę się wziąć w garść. Pamiętajcie, że zawsze trzeba się brać w... Synku, pamiętasz mnie? O nie. O nie. Ja cię pamiętam z początku, bo ty mnie wrzuciłeś do basenu! A masz! O, synku, to nie tak jak myślisz. Ja chciałem tylko dla ciebie dobrze. To już jest zamknięty temat, tato. Nie będę z tobą mieszkać. Do widzenia. Synku, widziałem cię na TikToku. A, widać, że tylko dla sławy. Dziś adoptowała mnie zła mama. Dobra mama. Zła mama potem goniła nas na koniu. Simon. Kto trafiliśmy już do przedszkola. Co to jest za dziecko? Ej, to jest Fryderyk, a to jest... Fryderykowa, tak, tak, dzieci. O, zobacz, klocki Lego. O, czekamy, aż ktoś nas adoptuje. Małpę znalazłem, o, małpka. Mami, to jest moja małpa, jesteśmy ją pierwszy zaciłem. Nie, ja ją pierwszy zaciłem, chcesz się bić, mleko? A, co ty robisz? Co to, jakaś osłona? Salut. Nie, tak się nie bije. Ja wiem, jak się bije, bo ja mam małpkę. No, to jest moja, moja, małpka, moja. Ty. O, ej, Simonek, ktoś przyszedł do adopcji. O nie, nie ma pani od adopcji. Dobra, podejdziemy. Dzień dobry, jestem panią od adopcji. Gdzie są kochane dzieci? Jakie cudziaczki. Ej, co ty chcesz, kochana? Jaki kochany. Czemu mi wzięłaś na ręce? Ja nie chcę. Ej, Simon, pomóż. Nowa, twoja nowa mamusia, jak się nazywa? Oddam mi mojego kolegę. Co się dzieje? Dobra, rzuciłam je. Chodź, Simonek, chowamy się. Dobra, ja biorę dwóch, Ja biorę dwóch, no. Nie, no jak to? Ja biorę, po prostu moje. Nie kłóćcie się o nas, dobra, ej. Ej, ja mam pomysł, posłuchajcie dziecka. Jaki masz pomysł, Simon, co ty na to, żeby oni nas wzięli po tydzień jedna i po tydzień druga na testy? To jest świetny pomysł. To jest milion pomysł. Co wy na to? No, pasuje, kochana, co ty myślisz? To ja biorę pierwsze dwa tygodnie, okej? Dobra, w sumie to dobra, weź ich na pierwszy tydzień, a ja wezmę na drugi. Dobra, tak. Nie, bachory, już. Co? Ona powiedziała do nas bachory? Dobra, to cześć, nie, kochane. Co ty się dzieje? Dobra, wsiadamy. Trochę fajne autko masz nawet, takie... Nie, na dachu jadę. To... Juhu, ale fajnie. Nie, Simon, zejdź stąd. Już wezmę brata, przepraszam za problemy. Nie możemy robić takich rzeczy. Może pani jechać już? O, ale masz domek, o. Ała, o nie. Co wy tu robicie? Już, garnitury zakładacie, zapraszam. Jak to garnitury? Przecież my jesteśmy pięciolatkami. Szafę, przebieracie. To nie ma sensu. Simon, ona nam każe się przebrać. Simon, garnitur. O nie, jak ja wyglądam dziwacznie. Dobra, wychodzę. Dzień dobry, już jestem przebrany. Weź swojego brata, bo on jakoś nie chce się przebierać. Brat, wstawaj z tych schodów. Co ty robisz? Simon, chodź, musisz się... No nie, utknął w schodach, mamusiu. Mamusiu? W schodach, weź go wyjmij, ja nie będę nic robić tego. Jak ja mam go wyjąć? Nie mogę. No nie, Simon. Dobra, nie jest tak źle, znalazłem komputer. Co prawda mój brat jest na dole w schodach, ale i tak jest spoko, mam sobie na przykład pieski słodkie, albo Friends Work. Oh no. Co ty na tym komputerze robisz? Czy ty grasz? Nie, ja nie gram, pani mamo. Ja jestem bardzo dobrym uczniem. O nie, gdzie są moje książki? Siadasz, ci uczysz. Już siadam, przepraszam, czekaj. Uczysz albo strzela. Co? Czekaj, czy ty masz pistolet? To jest ty... dobrze, już wyciągam. Tak, tutaj 5 plus 5 równa się 10. 50 plus 50 równa się 100. Jest, wyszła. Jest, dobra, oszukałem ją, że się uczę, a tak naprawdę ten długopis nie działa. Dobra, teraz muszę jakoś stąd spadać, bo ja nie wytrzymam tutaj dłużej, ona jest jakaś nienormalna. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć co u Simona. Dobra, schodzimy, czy ona tam dalej jest? O nie, jest tam dalej. Simon, żyjesz w tych schodach? Jakie skarby! O ja, pizza tam miała. Czekaj, wyciągnę cię stąd. O nie, ona tam siedzi. Nic nie ogląda, to jest mega dziwne. Dobra, wyciągam cię, jest, udało się. Sprząta tam, dobra. Simonek, nie, jesteśmy w złej pozycji. Jak ja mam stąd wyjść? Dobra, jest, uwolniłem cię, chodź, idziemy na górę. Simon? Spadamy na górę, szybko, Simonek. Dobrze, trzymaj się. Ona mi kazała się uczyć albo mi zastrzelić, cześć, to było mega dziwne. Czekaj, jak stąd wyjść? Kurczę, no. Simon, ona kazała nam zejść na dół na obiad, i tak sobie nie będziemy chodzić. Dzień dobry, pani mamo, my jesteśmy mega grzeczni, tak, wcale nie wypuściłem przed chwilą, nieważne, usiądź po prostu, tak? Jedz tą kanapkę i zrobię kaniak. Ale ona jest chamska, naprawdę. Dobra, Simon, wiesz co? Mam pomysł.
A ja wypiję sobie mleko, na. Nic mi nie zrobisz. Mam małpę. Zabieram się mleko. Nie, no Nubek, Simon, dawaj. Nubek, no nie, Simon, skacz. Teraz będę ci wyrywać włosy, oblewam cię. A masz, Simon, uciekaj, Simonek. Uciekaj szybko. Oho, dobra, biję ją. Dobra, to ja też stąd spadam. Okej, dobra, spadamy, nara, pani mamo. Szybko, wsiadaj w auto, zabieraj auto, jedziesz. Do widzenia, zabieram samochód. Szybko, spadamy, jest, dobra, zabrałem jej auto. Simonek, gdzie ty? Udało się. Wow, już nigdy do tej złej pani nie pojadę. On jest najgorsza. Gdzie jest Simon, tylko gdzie on uciekł? Dobra, zaraz się znajdziemy pewnie. Jeju, Simonek, uciekliśmy z domu niby. Ale co teraz mamy robić? Przecież nie mamy pieniędzy. O, kanapeczka. Czemu miałeś laptopa przed sekundą? I czemu stoi tu koń? Czekaj, aż tyle. Umyć się w myjni. Nie leci woda. Wow, jednak jest fajnie być bezdomnym, bo się... Nie no, nie jest fajnie. Przez chwilę było tylko fajnie. Ej, zobacz. Tam jest jakaś pani. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę pani umyć samochód za $2? Możesz. Simon, myj szybko. Tu jeszcze na. Patrz, tutaj proszę pani, ja pani zatankuję. O, dobra, Simon, chodź, umyjemy auto pani. Nie umiem kierować. O nie. Ty to rozwaliłeś? Nie wiem. O nie, ona to zobaczyła. O nie. A trudno, mam jeszcze 5 takich. Zobacz, Simon, łap, szybko. Tu jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dziękuję, proszę pani. Naprawdę jest pani, spadła nam z nieba. Co dalej, Simon? Skoro mamy pieniądze, to kupmy dom za to i chodźmy na konia, który tu stał od początku. Wow, jedziemy, Simon, dobrze. Jest. Co tu się dzieje? Mieliśmy się już w ciuchy, no i w sumie to nie mamy gdzie mieszkać ogólnie. No właśnie, musimy coś znaleźć. Simon. Co? Obróć się! Ty, to jest zła mama! Szybko. Dobra, dawaj tu na schody. Szybko. Dobra. Szybko tutaj. Dobra. Poszła se, dobrze. O ja, Simon, dobra. Zwialiśmy, tylko gdzie my jesteśmy? W czym my domu? Ja, mamy dom za darmo, za friko. To wcale tak nie jest, że komuś teraz weszliśmy na chatę. Ej, ale ktoś ma hakerską ba... Simon. Patrz, co miał? Zobacz. Co? O, iPhone'a. O, zobacz. Ej, to jest ta mama. Ej, to ona jest miła. Ej, dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Kochany dzieci, co wy tak szybko tutaj robicie? Mieliśmy do pani chyba przyjść na tydzień. Ej, Simon, to jest ta mama. Co ty robisz, Simonek? Ale fajne. Dzieci, przygotuję wam obiadek. O, tak. Super, że wpadliście. Tak, za wami czekałem. O, super, ale miła mama, najlepsza. A to są dobre rzeczy. Zabieramy sobie, weź. Nie, nie kradnij. O kurczę. Co ty, dobrze, nieważne, zostawmy to. Ale kozacko tu jest, naprawdę. Ja sobie posiedzę na telewizorze. Ale była smaczna ta pizza, naprawdę. O, idziemy już spać. Zaraz tutaj kołderką was przykryję. O, super. Bardzo dziękuję. Misio ze złota. Ej. Simon! Ktoś jest przed drzwiami, Simon! Co to się dzieje? Pani! Nie, to jest ta zła mama, ona ma moją maskotkę! Nie chcę mnie tutaj wpuścić, ja szukam moich dzieci! Nie jesteśmy twoje, spadaj! Weszła! Simon, wyszła ona! Dobra, idziemy, Simon! Nie, Simon, co ona się robi? Simon, ona porwała Simona! Gdzie Simon jest? Simon! Mocy! Nie, Simon! Mamo, dobra mamo, weź w auto, wsiadamy szybko, gonimy go! Ja nie wierzę, że akurat teraz musiał się zrobić błocko. Jeszcze nie ma mojej mamy, kurczę. Tyle go szukał, tego Simonka, może jeszcze chociaż tutaj będzie cleaners. On zawsze tu przychodził, może... Czekajcie. Co tutaj jest takie? O, tu zejście jakieś... Co tu jest? O, to jest ten sekretny pokój, który kiedyś odkryliśmy. To coś. O ja! Tam jest zejście na dół. Co? Gdzie? O ja, Simon tu jest! Ej, co wy robicie z Simonem? Halo! Co ty, wychodzisz stąd już! Oh no, ona gada. Ej, co tu robi haker jakiś w różowym? Dobra, stop, proszę pani. Ja nie mogę tak tego traktować. Co jest, biją? Dawaj, strzel się na głowie. Dobra, biorę broń. Okej, uwaga, haker pierwszy. Boom, dostał! I teraz ją, czekaj, Simon, stój w miejscu. Niech stanie w miejscu. Strzeliłem, kurczę, nie trafię, biorę ten pistolet. Du. Dobra, leży, Simon, spadamy stąd, chodź szybko, Simon. Dobra, zmęczyłeś się chyba. Nie, no, żartuję tylko, chodź. Dobra, spadamy.
i chodź. I teraz to zamkniemy. Dobra, teraz to zaknebluję szybko. Bang, 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 bang. Dobra, i jeszcze tutaj łopatą poprawię. I już stąd nie wyjdą, Simon, chyba. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające. Jeszcze raz. A, już nie będzie nubków na tym świecie. O, Simon, wróciliśmy do tej mamy miłej. Mamo miła, halo. O, jak miło, że wróciliście. O, jak miło, że jesteś. A możemy zjeść pizzę dzisiaj? Ja mam coś pokazać. Tak? Co? Tak, chodź, pizza? Chodź za nią. Chodź na dwór. O, to są konie, oh damn. Yo, dzięki mama miło. Dziecko, które zostało źle wychowane przez rodziców, było agresywne i do śmierci. Oglądajcie to odcinek do końca. Ryszardzie, zobacz, mamy tak piękne dziecko. Ono będzie naprawdę idealne. Nie, jest okropne. Ryszardzie, masz tak się nie wypowiadać o naszym dziecku. Czemu nasza córeczka gra na laptopie, he? Obi gra? O nie. A, tato, czemu zbiłeś mi mój laptop? No widzę cię, tato, idę stąd, nie lubię mojego brata. Nie umiem mówić jeszcze. Co to jest za pies obok cię? Nie, nie będzie tak, zabieram go do sejfu. Nie, pieska nie, aj. Co, ty gryziesz się jeszcze? Nie, dobra, ja wychodzę z mamą, siostra się tobą zajmie. Aj, ugryzę cię, zostaw mojego pieska, ale mój tata jest niemiły, no. Dobra, córka, zajmujesz się bratem albo dostajesz szlaba na zawsze. Co? Na zawsze? Ja nie lubię tego bachora, no. Siostra, uwielbiam cię. A ja ciebie nie, bracie. Siostra, ja cię uwielbiam, jesteś najlepsza, wiesz? Dobra, bracie, to jest twój pokój, wiesz, pobaw się tutaj, no. Ja cię tutaj zamknę na klucz, pa pa. Co? To jest... Ale słaby pokój mam, no. Halo, siostra. No, jestem za mały, żeby otworzyć drzwi. No nie mogę. Ale jesteś słodki. Co ja słyszę na górze? Dobra, wyjdę. Jest, udało się, super. Czy ja mogę? Po schodach jest. Nie mogę, dobra. Jest, udało się. Teraz powoli muszę wchodzić, bo się uczę dopiero, co nie? Dobra, wchodź, co się... Czy moja siostra jest z chłopakiem? Co jest? Co? Siostra ma chłopaka, siostra ma... Ty, bachorze, spadaj stąd, rodziców nie ma. Siostra ma chłopaka. Nie, nie będziesz mi wchodzić do mojego chłopaka, idziemy do kibelka. Co? Halo, siostra, nie, proszę, nie, proszę, co? Zamykam się tu, Siostra, proszę, nie. No i mnie zamknęła, bo jakiś chłopak do niej przyszedł. To jest najgorsze życie na świecie. O, tato, jest, cześć. No, czyli, dlaczego ty się dzieje w sejfie? Siostra mnie zamknęła. Dobra, nie, za to usuwam ci kodu na Robloxie, a siostra ma strzaba. Ale to nie ja, to moja siostra mi tu wrzuciła, ale no. Ale ty też musisz mieć za to konsekwencje. Nie, proszę, tato, nie. Na Fit 4 i Road usuwamy i... Nie, tylko nie Fit 4 i Road, tata. Jestem teraz już wkurzonym dzieckiem. Rodzice mnie tak nauczyli, więc teraz ja będę złym dzieckiem. Tata mi usunął konto, nie. Tam będzie wojna, musisz walczyć o zabawki, o wszystko. Wojna, dobra, wojna, tato, dobrze. Biedny. Okej. To po pierwsze, to skoro to jest wojna, oddawaj mi tą coś tam, dawaj hipopotamka, no tata mi tak kazał, wiesz? Aha, mam hipopotamkę, a ty nie. O, jak fajnie. Proszę pani, dzień dobry, jestem złym dzieckiem, mam hipopotamkę tej dziewczynki. Odłóż to, raz, dwa. Nie, Dzwoni do twoich rodziców. A co mnie to interesuje? Biorę sobie dzieci, bawię się nimi, bo jestem bully jak mój tatuś. Proszę pani, to jest nie fair, że pani mojego tatę wzywa, innych nie. Ale ty nabroiłeś. Tata, cześć, wiesz, że wszystkich pobiłem jak kazałeś? No i dobrze, tak ma być. Takie złe nawyki, że bije dzieci, zabiera im zabawki, to jest w ogóle nie fair. Nauczyć dobrych manier. Już jakieś złe nawyki, to tylko stąd, do widzenia. Super, pierwszy dzień w przedszkolu, ale lubiłem te dzieci. Dobra, synku, ona nie będzie tak nami pomiatać, nie damy się, nie damy po prostu się. Co? Wracamy tam? Wrócił, nauczył pan syna dobrych manier? Tak, nauczyłem, panią na was nauczę. Proszę mnie zostawić, halo. No, tato, to chyba nie jest tato, zostaw tą panią, bez przesady, no. Proszę pana, proszę mnie zostawić, co pan robi? Co? Tato, co ty narobiłeś? Tak, to bywa problemu, synku. Widzisz ten dom? Widzę i widzę tego milionera z telewizji, no. Idź tam po cichu, ja zostanę przed i będę obserwować. No dobra, idę. Trochę się stresuję, dobra. Uwaga. Halo, stać, policja. Proszę pana,
Co jest? Halo, co ty robisz? Przykro mi, ale muszę! Oddaj pieniądze. Raz, dwa, otwieraj, no, jak to taka są? No, proszę. Teraz wyjmuję kasę na spokojnie, dobra, dzięki. A ty możesz iść, co nie? Jak ja mam stąd zejść? Proszę pana, pomoże mi pan? Co pan robi? Ała, tato. Żyję? No nie, w sumie nie, masz pieniądze, masz wszystkie. Mam, tato, masz, proszę. A co ze mną? Tato, wziąłeś Tato, ała, tato o mnie zapomniał. Ach, pierwszy dzień w szkole dla starszych dzieci. Wchodzę do środka. Ej, ty, dawaj te napki, widzę, że jesteś nowy. Czy ty jesteś bullerem? Ty myślisz, że będziesz mi coś mówić? No, a co? 3, 2, 1, a masz! Wkurzyłeś bullera. A, przestań proszę, złamałeś mi kości. Nie będziecie ze mną zadzierać, rozumiecie? Ej, ty, dziewczyno, dawaj mi telefon, bo chcę taki mieć, bo nie, tato mnie nie kupił. Nie. O, dzięki. Dobra, mam telefonik, ale fajny. Ej, ty, może dasz mi robuxy, co? Może dasz mi robuxy, he? Proszę, daj mi robuxy. No dobra, masz, proszę, bierz ile chcesz. O, jeszcze kanapeczkę wczorajszą, dziękuję. O, masz, zjem te robuxy. No, dzięki, dobra, idę sobie kupić pizzę za to. Albo po prostu ukradnę, bo jestem bully. Z auto, jakiś chyba ma problem do mnie, co? Masz problem do mnie auto? No to będziesz mieć problem. Masz auto, rozwalam je. Miałeś problem, to masz. O, podpaliłem. To chyba jest auto dyrektora, o nie. Panie Fajrocie, wyrzucam pana za to ze szkoły. Co pan to zrobił z autem? Proszę pana, zabieram panu to auto, skoro pan go nie chce. Oddawaj to, Ryszard, ty draniu. Muszę uciekać jak najszybciej, muszę uciekać szybko. O, tato, cześć, tato, przywiozłem nam auto za darmo. Przecież jesteś ze mnie dumny? Tak, piękne, ale słuchaj, twoja mama odeszła, niestety. Mama, mamo, tylko nie to. A ty, tato, czemu jesteś taki smutny? To jest zawał, ale pamiętaj, musi być dobry, tak? Źle cię wychowaliśmy. Nie, tato, tylko nie to, nie odchodź przeze mnie. Nie, tato. Będę już dobrym człowiekiem. A to pamiętaj, że ci kochałem zawsze. Byłeś moją inspiracją. Ukradłem te kwiatki dla ciebie, ale ja już będę dobrym człowiekiem. Nie będę nikogo kradać, nic nie będę. Chcę zacząć nowe życie, jak lepsze czuło. Halo, stać, policja, ukradłeś auto. Chciałem być dobry. Mam 45 lat, siedziałem tyle w kiciu, ale czemu ja tak urosłem? Widocznie takie geny. Halo, proszę pana, wypuści mnie pan to dzisiaj, albo sam wyjdę. Przepraszam, już miałem być dobrym człowiekiem. Proszę pana, czemu jest pan taki przerośnięty? No wie pan, no troszeczkę jestem duży. Jestem bulerem przecież. Dobra, muszę znaleźć jakąś pracę po tym więzieniu. Halo, dzień dobry, proszę pana, szukam pracy, dopiero co wyszedłem z więzienia. Dobra, dostajesz tę pracę, bierz tabliczkę i przebieraj się w hot doga. Będziesz reklamować nasze lody. Chyba hot dogi, tak? Hej, dobra, dostałem pracę. Hot dogi, darmowe hot dogi, znaczy płatne, ale zapraszamy. Jestem mega dużym hot dogiem. Siemka, dziecko. Wbijaj do hot doga, tam. Proszę, ty też, proszę. Tam, proszę. Jo, ale mi dobrze idzie, ile ja zaganiam. Ej, człowieku, ty dostajesz podwyżkę. Proszę, zapraszam. Tutaj hot dogi najlepsze. Jo, jaka kolejka się zrobiła. Na, hot dog sobie chodzi. Ale wiecie co? Już nie chcę tutaj pracować, znudziło mi się trochę. Przed do wojska. Panie generale, witam pana, jestem wojskowym. Idziemy na wojnę? Idziemy, zapraszam tam, no szybko. Dobrze, czemu tylko we dwójkę? Halo, przecież to jest słabe chyba, nie? Niestety mały budżet, więc tylko tyle razy. Nie, tak mało żołnierzy, dobra, widzę ich, strzelamy. Strzelać, panie generale, żyje pan? Strzelać, ja. Nie, pan generał dostał, panie generale. Nie, dobra, muszę go uratować. Strzeliłem go. Dobra, dostał jeden. Dostał drugi. Dobra, dostali dwaj. Trzeci. Leżą. Dobra. To chyba wszyscy. Dobra, panie generale, żyje pan? Halo. Powiedz moim dzieciom, że je kochałem. Dobra, pomogę, powiem im, dobra. Czy wszyscy leżą? Tak, to chyba wszyscy. Ile tu ludzi zginęło, nie. Dobra, może im też pomogę w sumie, chociaż... co? Oszukali mnie.